Serdecznie wszystkich witam. Słychać mnie? A na początek, jak patrzę na was, to chcę wam coś dobrego powiedzieć. Bardzo dobrego. 33 lata temu, kiedy powstawała HWE w Bielsku-Białej, to byłem ja sam i chyba z 15 kobiet. To już nie ode mnie zależy. Więc byłem ja i było 15 kobiet. I słuchajcie, to jest najlepszy fundament. Ponieważ widzę tu prawie same kobiety, to jest najlepszy fundament. Także może ja tego nie doczekam, ale za 30 lat będziecie mieli 200 ludzi. Ja się cieszę w każdym bądź razie. Teraz było słychać już? Lepiej słychać? A może, nie wiem, może gdzieś bliżej głośnika? O, tutaj w pierwszym rzędzie. My zawsze mówimy, że jak ktoś z przodu siada, to ma więcej błogosławieństwa. Słuchajcie, kochani, cieszę się, że mogłem wreszcie was odwiedzić. Cieszymy się wszyscy, więc mamy radość. Miałem przygotowane, mam dalej przygotowane zupełnie coś innego, ale myślę, że 10 minut temu gdzieś postanowiłem powiedzieć coś innego. Natomiast to, co miałem powiedzieć, prawdopodobnie w przyszłym roku się ukaże i tak w części, jako część książki, więc nic straconego. Otwieramy sobie Ewangelię Jana, przepraszam. Ja mam tylko jeszcze pytanie, czy tutaj jest jakieś światło jeszcze dodatkowo, czy nie? Dobra, jakoś sobie dam radę. Drugi rozdział tej Ewangelii. I mam w planie, żebyśmy przeszli aż do 5 rozdziału, ale zobaczymy, jak tam z czasem nam wyjdzie i czy będziecie chcieli jeszcze słuchać. Czytamy od wersu 1 i tak krok po kroku będziemy... Starali się czegoś nauczyć z tych historii. A trzeciego dnia było wesele w Kanie Galilejskiej i była tam matka Jezusa. Zaproszono też Jezusa wraz z Jego uczniami na to wesele. A gdy zabrakło wina, rzekła matka Jezusa do Niego: wina nie mają. I rzekł do niej Jezus: czego chcesz ode mnie, niewiasto? Jeszcze nie nadeszła godzina moja. Rzekła matka jego do sług: co wam powie, czyńcie. A było tam 6 sągwi kamiennych, ustawionych według żydowskiego zwyczaju oczyszczenia, mieszczących w sobie po 2 lub 3 wiadra. Rzecze im Jezus: napełnijcie sągwie wodą. I napełnili je aż po brzegi. Potem rzekł do nich: zaczerpnijcie teraz i zanieście gospodarzowi wesela. A oni zanieśli. A gdy gospodarz wesela skosztował wody, która stała się winem, a nie wiedział, skąd jest, lecz słudzy, którzy zaczerpnęli wody, wiedzieli, przywołał oblubieńca i rzekł do niego: każdy człowiek podaje najpierw dobre wino, a gdy sobie podpiją, wtedy gorsze, a tyś dobre wino zachował aż do tej chwili. Takiego pierwszego cudu dokonał Jezus w Kanie Galilejskiej i objawił chwałę swoją, uwierzyli weń uczniowie Jego. Potem udał się do Kafarnał wraz z matką swoją i braćmi i uczniami swoimi i tam pozostał kilka dni. Wyjaśnienie tej historii, dlaczego się zdarzyła, dlaczego miała miejsce, jest w 11 wersecie. Jezus objawił chwałę swoją i uwierzyli weń uczniowie Jego. W
wszystko, co działo się na tym weselu, miało służyć tylko jednemu. A mianowicie, żeby Jezus objawił, kim jest, i żeby Jego uczniowie mogli uwierzyć, że On nie jest tylko zwykłym człowiekiem, zwykłym nauczycielem. I to rzeczywiście się stało. To miało miejsce, bo oni rzeczywiście w Niego uwierzyli. A Jezus też objawił, kim naprawdę jest, dokonując cudu. Ale po kolei. Na wesele zaproszono Jezusa, Jego uczniów i Jego matkę. Nie wiemy, czy zaproszono też Jego rodzeństwo, bo nie mamy żadnej informacji, ale sądzić należy, że tak, że również Jego rodzeństwo było na tym weselu. I w jakimś momencie na tym weselu doszło do dziwnej sytuacji. Nie wiemy z jakiego powodu, bo nie powinno dojść do takiej sytuacji, ale zabrakło wina, po prostu zabrakło wina. I był kłopot. Co zrobić? Jak postąpić? No wiadomo, że w tamtej kulturze, gdyby zabrakło na weselu wina, no to gospodarze byliby obmówieni i to skutecznie. Co w tej sytuacji? No w tej sytuacji najlepiej znajdują się kobiety. Do mężczyzn zwykle takie informacje docierają z opóźnieniem. I jeżeli nawet ktoś stał się. Do mężczyzn takie informacje. Raz, raz. Raz, raz. Raz, dwa. O, teraz to głośno jest. Raz, dwa, trzy i tak dalej. Jeżeli na weselu zabraknie czegokolwiek, to kto się zainteresuje pierwszy? Kobiety, oczywiście. Nie dlatego, że one chciały pić, nie dlatego, że brakowało im trunku, no po prostu są zapobiegliwe, co jest chyba rzeczą normalną i nie dziwimy się temu. Ale też w tej zapobiegliwości kobiety szukały rozwiązania. No to co? No przyszedł przecież ten niezwykły człowiek. Wiemy, że czyni cuda, wiemy, że jest kimś nadzwyczajnym, może coś zaradzi w tej sprawie. I wysłały kogo? No matkę, no. Jeżeli matka idzie do syna, no to wiadomo, że załatwi sprawę. I rzeczywiście Maria przyszła do Jezusa i mówi, słuchaj, wina nie mają. Wina nie mają. Na weselu nie mają wina. To jest rzecz nie do pomyślenia. A Jezus mówi, ale czego ty ode mnie chcesz, kobieto? Zwróćcie uwagę, że on nie powiedział do niej mamo. Powiedział do niej kobieto. Dlaczego do niej powiedział kobieto, a nie mamo? Z prostej przyczyny, bo cała ta akcja pomocy wynikała tylko z ludzkiego pragnienia. Można powiedzieć, że to mam taki przykład uczynków ciała. Zróbmy coś, załatwmy sprawę. I na skróty to robimy. Niestety bardzo wielu wierzących ludzi też tak postępuje, ale o tym za chwilę powiemy. Dlaczego Maria powiedziała do będących świadkami tej sytuacji, czyńcie, co on wam powie? Była jego matką, więc wiedziała, jaki to człowiek. Wiedziała, że Jezus ma serce, ma miłość, że on pomoże tym ludziom. Nie wiedziała jak. Zwróćcie uwagę, że ona nie powiedziała, idźcie tam do tych stągwi, przygotujcie wiadra, nic takiego nie padło. Ona powiedziała, posłuchajcie tego, co on mówi i zróbcie to, co on wam powie.
Więc ta rola Marii jako tej, która, że tak powiem, poleciła synowi załatwić sprawę, zupełnie upada. Bo ona nie była zorientowana, co może być zrobione, nie wiedziała, co można zrobić, też była bezradna, jak wszyscy, którzy się znaleźli w tej sytuacji. I słuchajcie, ta sytuacja nie zdarzyła się przypadkowo. Ponieważ gdyby to wesele dokończone zostało według scenariusza, nic by się nie wydarzyło. Ale wina zabrakła. I teraz widzimy, co może czynić Bóg. Uczestnicy wesela znaleźli rozwiązanie. Idźmy do tego człowieka, on nam załatwi sprawę. A Jezus mówi, poprzez swoje działania mówi, zobaczcie, jak może być. I zobaczcie, co naprawdę jest waszym problemem. Zawołał sługi i mówi, napełnijcie stągwie wodą. Było ich 6. To nie jest też przypadkowa cyfra. 6 to jest liczba człowieka. W Biblii widzimy ją bardzo często jako liczbę człowieka. A więc te 6 stągwi symbolizuje człowieka. Jezus mówi, wlejcie tam wodę. I kiedy wlali tą wodę, mówi, to teraz weźcie to, co jest w tych stągwiach i zanieście staroście weselnego. Pomyślcie. Jesteście jedną z tych sług. Wlaliście wodę do stągwi. A Jezus mówi, no to teraz wyciągnij ją z powrotem i zanieś staroście wesela. Co byście zrobili? Myślicie, że ci słudzy tak pomyśleli sobie, no super, wino teraz tam jest w tej stągwi, tak? Nie, oni wiedzieli, co wlali do środka. No i nic się nie wydarzyło. No ani ogień z nieba nie spadł, ani Jezus nie wypowiedział żadnego zaklęcia. Po prostu wlali, a on mówi, to teraz zanieście staroście weselnemu. Sytuacja, można powiedzieć, dość dziwna. Wiecie, to byli słudzy, oni nie mogli dyskutować. Sługa był od wykonywania poleceń. Więc podejrzewam, że pierwszy wziął to wiadro i tak patrząc na wszystkich z rozpaczą, no przecież jak pójdę do starosty z tą wodą, to on mnie pogoni. No ale nikt nie zareagował, bo nikt się nie ośmielił sprzeciwić, więc wziął to i niesie. I tak podejrzewam, że po drodze tam włożył palec i skosztował. Musiał być strasznie zdumiony. Musiał skosztować, no przecież nie mógł nie skosztować. Musiał coś powiedzieć temu staroście. I wyobraźcie sobie, co on przeżył w tym momencie. Przecież on sam wlał tam wodę, a teraz bierze w tym samym wiadrze, z tego samego pojemnika, wino. Więc możemy się zorientować, jak on z tym wiadrem tak szedł z nogi na nogę, tak nagle prawie, że pobiegł. Bo nie tylko wiedział, że to jest wino, ale znał też smak wina, wiedział, że jest dobre wino, że to nie jest coś byle jakiego. Przyniósł to staroście, ten skosztował i też się zdziwił. Nie wiem, czy ten sługa mu powiedział, co się stało. Może nawet nie chciał mówić, bo kto wie, co by się zdarzyło. Ale z kolei starosta teraz idzie do pana młodego i mówi, no wytłumacz mi, co ty to zrobiłeś. Dałeś na początek byle jakie wino, przepraszam, dobre wino, później dawałeś byle jakie, tak się robi, mówi. Ale teraz jest najlepsze wino, na koniec wesele najlepsze wino. I teraz sobie wyobraźcie tego młodego człowieka, tego pana młodego. Myślisz sobie, co on mówi w ogóle, o czym on mówi. Pewnie też spróbował tego wina i nie mógł się nadziwić, co to jest, bo to nie było jego wino. On go nie znał. Jest powiedziane, że takiego cudu, pierwszego cudu dokonał Jezus. I w wyniku tego cudu stało się to, co się miało stać, czyli on objawił swoją chwałę i uwierzyli w niego jego uczniowie.
Jezus pokazał coś, o czym za chwilę będziemy mówili. W tym, co Jezus zrobił, była tak naprawdę ukryta Ewangelia. Jeszcze nie powiedziana wprost. Ale można powiedzieć, że to było zaproszenie do rozmowy. Bo nie potrafię sobie wyobrazić, że po całej tej historii uczniowie nie przyszli do Niego i nie zapytali Go, co się stało. Jak to się stało? Jak to było możliwe? Co Ty zrobiłeś? I wtedy Jezus mógł im powiedzieć to, co chciał im powiedzieć. Ale co innego powiedzieć o czymś, a co innego dokonać tego i wtedy opowiedzieć, jakie to ma znaczenie. Wiecie, kochani, bardzo wielu ludzi ma wiele do powiedzenia. Ale jeżeli się przyjrzymy ich życiu, to ono mówi więcej niż to, jakie słowa wydobywają się z ich ust. Więc musimy być, jak to się może nie najlepiej nazywa, ale to jest dobre słowo, musimy być komplementarni, czyli nasze, to, co mówimy, musi współgrać z tym, kim jesteśmy i co robimy. Wtedy mamy wiarygodność, bo Kościół musi być wiarygodny. Musi być wiarygodny. Jeżeli ktoś mówi, że my żyjemy świętym życiem, to ten, który tego słucha, kiwa głową, mówi: tak, wiem, nie wiem, jak to robisz, ale wiem, że tak jest. Ktoś inny kiwa głową, mówi: ja tak nie chcę żyć, ale wiem, że ty tak żyjesz. Inny mówi: ja tak chcę żyć, ale nie wiem, jak to zrobić. Natomiast jeżeli co innego mówimy, a co innego robimy, no to jesteśmy ludźmi niewiarygodnymi. Co Jezus pokazał i co jest tak naprawdę treścią całej Ewangelii? Jan mówi, że to jest pierwszy z cudów, jakie Jezus dokonał. Weźmy pod uwagę, że Ewangelia Jana nie jest chronologiczna, ale jeśli Jan mówi, że to jest pierwszy z cudów, to widocznie to był pierwszy z cudów. Jezus się po prostu przedstawił. Co pokazał? Liczba 6, powiedzieliśmy wcześniej, liczba człowieka. Jezus pokazał, że my możemy być nawet oczyszczeni, nawet to może być czysta woda. Symbol czystej wody jest symbolem, symbol wody jest, czystej wody jest symbolem czystości, oczyszczenia, obmycia. Chrzest Janowy był czymś takim, na obmycie z grzechów. Ale tylko Jezus może to oczyszczenie zamienić w świętość. Tylko Jezus może zmienić nasze wnętrze. I właśnie o tym Jezus chciał powiedzieć ludziom, którzy to obserwowali. Ludzkimi siłami niczego nie zmienimy. Ale Boża moc i Boża siła może zmienić wszystko. Może zmienić przede wszystkim człowieka. Był problem na weselu, bo nie było wina. I rozpoczęła się akcja, ludzka akcja. Coś musimy zrobić. I jedyne, co uradzono, to wyślijmy matkę Jezusa do Niego samego. On na pewno coś poradzi. Adres był dobry, ale nikt się nie spodziewał, co Jezus zrobi. Jezus nigdy nie robił niczego tylko po to, żeby zadowolić ludzi. Ale wszystko, co robił i co mówił, zawsze należało zrozumieć i zobaczyć duchową rzeczywistość w tym, co Jezus chciał przekazać patrzącym czy słuchającym. Jezus w taki plastyczny sposób pokazał, że ludzkie możliwości się kończą, ale Boże możliwości nigdy się nie kończą. Że człowiek może z ciała zrobić pewne rzeczy, nawet głupie, ale Bóg, jeżeli dokonuje zmian, to dokonuje ich naprawdę, tak, że każdy może ich zasmakować. Jeżeli naprawdę Bóg zmieni człowieka, to jego najbliżsi będą smakowali tę zmianę. Nie zawsze ją akceptują. Ja pamiętam sytuację przed wielu lat, kiedy
do naszego zboru przyszedł pijak, no i nawrócił się. Przestał pić, przestał tam tłuc żonę. Po kilku miesiącach przyszła żona i mówi, co wyście zrobili z tym moim mężem? Ale pytamy, ale o co chodzi? No, bo kiedyś był normalny chłop z niego, no popił, czasami mnie uderzył, no i to takie normalne życie, a on teraz nic, tylko miły, sympatyczny, nic, tylko do mnie ciepło mówi, kwiatki mi przynosi, no co to za chłop w ogóle? Kobiety, wy się śmiejecie, ale nawet badania oficjalne pokazują, że są kobiety, które lubią takie rzeczy. I ta pani trafiła na kogoś, kto przestał robić to, co ona lubi. Nie zaakceptowała tej zmiany w jego życiu. Ja nie wiem, co się z nimi stało, bo już wiele lat minęło. Ale jeśli wrócił do starego sposobu życia, to pewnie pani jest szczęśliwa. Ale tak czy owak, nawet ona zobaczyła zmianę. Nawet ona się przekonała, że zmiana jest prawdziwa. Dodajmy jeszcze, że jeśli to Chrystus robi, to zmiana jest trwała. Jeśli to robi Chrystus. Bo religijnymi metodami można wiele zmienić w swoim życiu. Naprawdę, jeżeli ktoś uważa, że to jest nieprawda, to myli się. Wiele można zrobić religijnymi metodami. Dowodem biblijnym jest pierwszy list do Koryntian, 13 rozdział. Pierwsze trzy wersety mówią o tym, że można wszystko rozdać, że można swoje ciało wystawić na spalenie. To można, że to jest możliwe. Więc nie lekceważmy tego, bo to jest możliwe. I historia powszechna pokazuje nam takie postaci, gdzie ludzie wszystkiego się wyzbywali, służyli innym ludziom, ale przychodził kres tych możliwości. Już nic więcej się zrobić nie dało. Jezus dokonał trwałej zmiany. Zwykła woda zamieniła się w dobre wino. Zwykły, zwyczajny człowiek, jakim każdy z nas jest, był przede wszystkim, jest zamieniony w wyjątkowego człowieka. Pierwsza informacja płynie do mnie. Jednym z największych problemów ludzi dzisiaj, zresztą tak chyba było zawsze, no ale dzisiaj na pewno tak jest, to jest brak poczucia własnej wartości. Dlatego ludzie biorą udział w wyścigu szczurów, tak zwanym wyścigu szczurów, dlatego chcą mieć więcej, chcą mieć ładniej, chcą lepiej wyglądać, chcą mieć lepszy samochód, lepszy dom, żeby przed innymi wypaść lepiej. Bo nie mają poczucia własnej wartości. Ale kiedy Jezus dotyka się wnętrza człowieka, to pierwsza informacja, jaka przychodzi do człowieka, to ta, że za mnie umarł Jezus Chrystus. Jedyny człowiek, któremu nigdy nie udowodniono grzechu. Syn Boży. Ale dlaczego za mnie? A kim ja jestem? No nikim. Ale za tego nikogo Jezus postanowił umrzeć. I dociera do mnie, że widocznie mam jakąś wartość. Że skoro warto było za mnie wylać tak cenną krew, to mam jakąś wartość. I ludzie zaczynają rozumieć, że nie powinni przyjmować nieustanne cięgi, że nie powinni akceptować to nieustanne obrażanie, ich obrażanie. I też rozumieją, że nie mogą lokować swojej wartości w tym, co przemija, ale lokują ją w Chrystusie, bo Chrystus jest zabezpieczeniem ich wartości. Ja mogę nic nie mieć, mogę mieszkać pod mostem, ale czuję, przepraszam, źle powiedziałem, ale rozumiem, że mam w Chrystusie wartość i doświadczam tego. Wiem, że jestem kochany, wiem, że jestem akceptowany, wiem, że mam przyjaciela, wiem, że mam kogoś, na kogo mogę zawsze liczyć. To jest niezwykła rzecz. Druga sprawa. Ludzie obok mnie zaczynają doświadczać tej zmiany w praktyczny sposób. Posłużę się pewnym przykładem. Początkiem XX wieku w Walii
wybuchło wielkie przebudzenie, duchowe przebudzenie. I opowiem o kilku rzeczach, które w praktyczny sposób zmieniły życie ludzi, co zaowocowało tym, o czym za chwilę. Po pierwsze, opustoszały puby. Na Wyspach Brytyjskich, jak ktoś nie chodzi do pubu, to jest nienormalne. Ludzie przestali chodzić do pubu, przestali pić piwo, przestali pić trunki, nie wiem, jak oni tam trunki piją, ale ostre trunki. Puby zaczęły bankrutować. Druga rzecz niezwykła, na Wyspach Brytyjskich, także w Hiszpanii czy w Włoszech, jest religia, która się nazywa futbol. Wali ludzie przestali chodzić na stadiony. Doszło do tego, że zawieszono rozgrywki piłkarskie. Na 2 lata. Nikt nie chodził na stadiony. W tym samym czasie ludzie chodzili na modlitwy. I taka komiczna rzecz trochę, ale pokazująca prawdziwą zmianę. Walia była zagłębiem węglowym Wysp Brytyjskich i to były takie czasy, kiedy na dole w kopalniach pracowały konie. Nie było innych maszyn. Zdarzyło się, że ludzie przestali przeklinać i konie stanęły, ponieważ konie reagowały tylko na polecenia w postaci przekleństw. I trzeba było konie uczyć od nowa, w jaki sposób mają reagować na polecenia. Dlaczego o tym powiedziałem, o tym ostatnim szczególnie? Dlatego, że zmiany w życiu człowieka doprowadzają do tego, czego się nie spodziewaliśmy. Bardzo często ludzie mówią tak, o ten gdyby coś tam to był, jakby się nawrócił, to byłby niesamowity. I nigdy nie widzimy jego nawrócenia. Ale ten to nigdy się nie nawróci. I nagle widzimy, że ten człowiek się nawraca. A kiedy już jest nawrócony, to rozmawiając z nim dowiadujemy się, że on obserwował, przyglądał się, był bardzo sceptyczny. Ale co zobaczył, co do niego przemówiło? To, że ludzie to samo mówili i tak samo, jak mówili, żyli. I to go zainteresowało. Jak to jest możliwe? Bo przecież wszyscy kłamią. Dlaczego oni nie kłamią? Dlaczego oni tak postępują? Jak to jest możliwe? To jest niemożliwe. I on miał rację, to jest niemożliwe. Jezusowi chodziło o to, żeby pokazać uczestnikom tego wesela, a w szczególności chodziło mu o uczniów, po co tak naprawdę on przyszedł na ten świat. Oni długo tego nie mogli zajarzyć. On jeszcze przy końcu jego pobytu tutaj na ziemi, przy końcu jego posługi, pytali go, kiedy on to królestwo wróci. Królestwo dla Izraela. To ich interesowało. Nie rozumieli do końca jeszcze, a może w ogóle jeszcze nie rozumieli, na czym polegała misja Jezusa. Drodzy bracia i siostry, prawdziwe głoszenie Ewangelii nie jest obliczone na jeden dzień, na jeden sezon. Nie jest obliczone na jedno pokolenie. My musimy zrozumieć kilka ważnych spraw. Po pierwsze, Królestwo Boże nie jest naszą własnością. Panem Królestwa jest Jezus Chrystus. Królestwo zostało nam podarowane. Mamy do niego dostęp, ale z łaski. Mamy do niego dostęp, ale jako przybrani dziedzice Królestwa. Jako wybrani spośród tych, którzy zapełniają ten świat, tę ziemię. Po drugie, to nie my decydujemy, kto będzie zbawiony. Bardzo mi się podoba pewien obraz, który chyba z kilkadziesiąt lat temu zdołałem w jednej z książek przeczytać. A mianowicie zapytano pewnego ewangelisty, nawet nie pamiętam, jak się nazywał, po co właściwie on idzie i głosi, skoro i tak wiadomo, kto będzie zbawiony. A on powiedział tak, no wiadomo, ale to Bogu wiadomo, nam nie wiadomo.
A my mamy iść po prostu. I powiedział drugą rzecz, taką praktyczną. Dla mnie świat to jest jak takie wielkie pole żarówek. Wszystkie wyglądają tak samo. A nasza misja polega na tym, że idziemy i te żarówki dokręcamy. Nie od nas zależy, która zaświeci, ale od nas zależy, którą dokręcimy. Więc kiedy myślimy o głoszeniu Ewangelii, to musimy pamiętać, że musimy zawsze patrzeć perspektywicznie. Ja wiem, że jest taka moda dzisiaj, taka fast foodowa moda, czyli wszystko ma być na szybko, już teraz, w tym momencie. Jak mamy gdzieś poczekać 5 minut, to jest po prostu klęska. W książce Moc przez modlitwę E.M. Bounds, autor tej książki, przytacza przykład pewnego misjonarza, który kilkadziesiąt lat spędził w Indiach. Mieszkał w jednej wiosce i nikt się nie nawrócił. On im głosił Ewangelię. Każdego dnia żył z nimi. Oni go szanowali, ale nikt go nie słuchał. I kiedy umarł, to na pogrzebie nawróciła się prawie cała wioska. A dlaczego? A dlatego, że oni zobaczyli, że to, co ten człowiek mówił, to nie były tylko słowa. Ale on naprawdę ich kochał i naprawdę poświęcił im życie i uznali, że on nie chciał ich okłamać, nie chciał ich oszukać. A więc on sam nie zobaczył owoców, ale owocem jego życia były setki czy tysiące nawróconych ludzi w jednym momencie. No, wioski indyjskie to nie są nasze wioski. My musimy patrzeć perspektywicznie. Czasami to jest tak, że my ciężko pracujemy, ale dopiero następne pokolenie zbiera owoce. Ale bez naszej pracy oni nie zbiorą tych owoców. Pamiętajmy, że nam nie chodzi o to, żeby o nas było głośno, tylko chodzi o to, żebyśmy uratowali tylu ludzi, ilu uratować możemy. Jezus powiedział przecież, idźcie i głoście Ewangelię całemu światu. Skoro tak powiedział, to nie ma z nim co dyskutować. To jest nakaz. Natomiast owoce, to już jest jego sprawa. Wiecie, my też zbieramy owoce tego, co zostało zasiane przez innych ludzi. To nie jest tak, że ja czy wasz pastor Sławek się wzięli znikąd. Wzięliśmy się znikąd. Ktoś w nas zainwestował, ktoś nam przyniósł Ewangelię. I temu komuś też ktoś kiedyś głosił Ewangelię. Czy człowiek, który nam głosił Ewangelię, spodziewał się, że będziemy pastorami? Myślę, że nie. No chyba, że miał objawienie jakieś. Ale Bóg to ziarno podlewał, dał mu wzrost i przyniosło owoc. Więc musimy patrzeć na to w ten sposób. Wielu ludzi mówi, a w tym kraju nic się nie da zrobić. No to lepiej, żeby nic nie robili, no bo szkoda czasu. Ale to jest nieprawda, to jest kłamstwo. To jest kłamstwo. Przez wiele, wiele lat różni ludzie głosili w tym kraju Ewangelię i nie zobaczyli sukcesów. Ale dzisiaj wielu katolików szuka Boga. Tak sami z siebie? Czy to nie jest Boży plan czasami? Musimy rozumieć, że Jezus nam pokazał właściwą drogę. Przemiana człowieka, przemiana wnętrza człowieka. Jeden przemieniony człowiek, ktoś to tak policzył, ma bezpośredni wpływ na 10 niewierzących osób. Czyli jeżeli byście mieli w Inowrocławiu 100 przemienionych ludzi, to 1000 osób w Inowrocławiu byłoby pod wpływem Ewangelii. A to już jest ogromna siła. Ogromna siła. Tym bardziej, że pozostali zwykle niczego nie chcą i niczym nie są zainteresowani. Tylko musimy rozumieć, że
Ta zmiana nie może nastąpić przez rewolucję, ale musi nastąpić przez przemianę wnętrza. Jezus przyszedł nie, żeby przywrócić Królestwo Izraelowi, nie żeby być królem na tym świecie, ale przyszedł po to, żeby odkupić nas i żeby Duch Święty mógł przyjść i przemienić nasze wnętrza, aby nasze przemienione wnętrza umożliwiały Bogu działanie na zewnątrz, abyśmy mogli roznosić Ewangelię w różne miejsca, bo do tego jesteśmy powołani. Dlatego my dzisiaj musimy patrzeć dokładnie w ten sam sposób. Lepiej zainwestować swój czas, swoje pieniądze w głoszenie Ewangelii. Ja to zupełnie świadomie powiem teraz, niż w rozdawanie biednym ubrań czy jedzenia. Dlaczego? Dlatego, że ci ludzie, jeśli nie znajdą tego tutaj, to znajdą to w każdym innym miejscu. Ale Ewangelii nigdzie nie znajdą. Słowa Bożego nigdzie nie znajdą. Oczywiście nic niewłaściwego się nie dzieje wtedy, kiedy przy okazji głoszenia Ewangelii, ale podkreślam przy okazji, pomagamy ludziom. Ale to są też uczynki wiary. A nie chodzi o cielesne działanie po to, żeby ludzi przyciągnąć. Bo to nic nie da, oni będą jedno, drugie nabożeństwo i znikną. Bo wnętrze jest nieprzemienione. Musi nastąpić przemiana wnętrza. A to tylko z góry się może zdarzyć. To może zrobić tylko Duch Święty. Kiedy my sami się na tym łapiemy, kiedy do nas ktoś mówi, do jakiego kościoła chodzisz, to często nam się to kojarzy z budynkiem. Od razu. Bo kulturowo tak jesteśmy uwarunkowani. A 1 Koryntian 3,16 na przykład, to są trzy takie wersety, mówi, że my jesteśmy świątynią Ducha Świętego, że to w nas przebywa Bóg. Widzicie różnicę? Do kościołów, nawet do tego, przepraszam, można przyjść z zewnątrz i można takim samym wyjść, bez jakiejkolwiek zmiany. Ale jeśli Duch Święty wejdzie do ciebie, wypełni twoje wnętrze, już nigdy nie będziesz takim samym człowiekiem. I dokładnie tego uczył Jezus poprzez tą przemianę, która tam nastąpiła. Stągwie były albo kamienne, albo gliniane. Tak czy owak były to materiały, z których jesteśmy ulepieni. To, co zostało wlane w nas z inicjatywy człowieka, niczego nie zmieniło. Ale to, czego dotknął się Jezus, zmienia wszystko. Zmienia nasze wnętrze. Chrześcijanin to ktoś, kto jest uczniem Jezusa, kto jest naśladowcem Jezusa, ale dlaczego jest uczniem Jezusa i dlaczego jest naśladowcą Jezusa? Dlatego, że jego wnętrze zostało zmienione. Jeśli sięgniemy do Mateusza, do 11 rozdziału, dokładnie 11:27, możecie sobie to otworzyć albo zapisać, to tam jest napisane, Jezus mówi, nikt nie może przyjść do mnie, jeżeli go nie pociągnie ojciec. Nikt. Co nam mówi ten tekst? On nam mówi, że człowiek sam z siebie nie może przyjść do Boga. Te kamienne stągwie nie mogły się przybliżyć do Jezusa. To Jezus do nich przyszedł. I to jest ważna różnica, niezwykle ważna. Ale zobaczcie do 16 rozdziału tejże samej Ewangelii Mateusza, 24 i 5 wersety. Wtedy Jezus rzekł do uczniów swoich, jeśli kto chce pójść za mną, widzicie różnicę? W tym pierwszym 11:27 Jezus mówi, nie możesz do mnie przyjść, jeśli cię ojciec nie pociągnie. Ale tutaj czytamy, jeśli chcesz za mną pójść, zobaczcie, tryb warunkowy się pojawia, czyli jakby decyzja została złożona na moje i twoje barki. Ten niech się zaprze samego siebie i weźmie krzyż swój i niech idzie za mną.
Bo kto by chciał życie swoje zachować, utraci je. A kto by utracił życie swoje dla mnie, odnajdzie je. Nikt nie może być zbawiony, jeżeli go Ojciec nie pociągnie do Jezusa. A Jezus objawia mu, kim jest Ojciec, a Ojciec objawia takiemu człowiekowi, kim jest Jezus. I to rozumiemy. I to jest 11 rozdział Ewangelii Mateusza. Ale później życie toczy się dalej. Uczniowie słuchają Jezusa, ich wiara wzrasta i można powiedzieć, że przychodzi taki moment, kiedy Jezus pod ich adresem mówi. Ale teraz, jeśli ktoś chce za mną pójść, to niech się zaprze samego siebie. Słuchajcie, kochani bracia i siostry, jest wielki problem w kościołach dzisiaj. Ponieważ kościoły rzeczywiście gromadzą wielu ludzi, którzy się odwrócili od grzechu. Można powiedzieć, że się nawrócili, ale nie narodzili się na nowo. Nie stali się nowym stworzeniem. Ta woda nie została zmieniona na wino. Nie nastąpiła prawdziwa zmiana. Człowiek tak naprawdę oczyścił się i po jakimś czasie dostaje zadyszki. Ponieważ nie wie, dokąd idzie, a stare życie ciągnie. A on nie ma instrumentu, żeby przeciwstawić się skutecznie temu, co było. I niestety część ludzi ulega temu. Dlatego często w kościołach mamy ludzi, którzy kuleją albo są takimi niedzielnymi wierzącymi. Oczywiście pod warunkiem, że nie jest to każda niedziela. Zwykle są ludzie, którzy nie angażują się w nic, nie są zainteresowani niczym. Przyszli, posiedzieli, wyszli. I tyle ich widać. Pastorzy rwą włosy z głowy. Co zrobić? Nikt nic nie chce robić, słuchać. Ale wina leży po ich stronie. Bo oni nie powiedzieli im prawdy. A wiecie, dlaczego nie mówią im prawdy? Bo się boją, że połowa zboru by wyszła i już nie wróciła. A dokładnie o to chodzi, żeby wyszli, już nie wrócili. Bo Kościół nie jest przechowalnią dla grzeszników. Kościół wita grzeszników po to, żeby im przedstawić Ewangelię. Ale jeśli nie chcesz pójść za Jezusa, to nie ma żadnego powodu, żebyś siedział w kościele. Jest taki znany, słynny werset. My jeszcze do niego wrócimy, ale już go o nim teraz powiem. Jan 3,16. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał i na tym wielu kończy. Bóg tak umiłował świat, że dał swojego Syna. I wszyscy, halleluja, ale radość. Ale wiecie, że ta wiadomość jest piękna, ale ona jest też straszna. Bo dalsza część tego wersetu brzmi, aby każdy, kto w Niego uwierzył, miał życie wieczne. Pytanie, a co z tymi, którzy nie uwierzyli? Pójdą na śmierć. W takim prostym wersecie są dwie niezwykłe prawdy Ewangelii. Pierwsza, że Bóg nas miłuje. Bezwarunkowo. A druga, że ten, kto Bogu nie uwierzy, pójdzie na śmierć. Można powiedzieć, że to jest taka sytuacja zero-jedynkowa. Albo, albo. Albo, albo. W tych kamiennych stągwiach nie było mieszanki wody z winem, bo każdy by to rozpoznał. Tam było tylko wino i to dobre wino. Jeśli Bóg się czegoś dotyka, jeśli Bóg się kogoś dotyka, to nie jest na niby. To jest prawdziwe. To jest prawdziwa zmiana. To jest rewolucyjna zmiana, bym powiedział. To jest tak zdumiewająca zmiana, że każdy, kto się dotknie tego przemienionego człowieka, nie może uwierzyć, że to jest możliwe. Nie może temu zaprzeczyć, ale nie może uwierzyć, że to jest możliwe. Kochani, czy przeżyliście taką zmianę? Bóg jest kimś, kto bierze
przysłowiowego człowieka. Tu jest człowiek, taki jaki jest. I Bóg bierze tego człowieka. Biblia mówi, że on go wyrywa ze świata. Wyrywa. A więc jest prawdą, że jesteśmy wkorzenieni. Wyrywa nas, przesadza nas do królestwa swojego Syna i całkowicie zmienia tego człowieka. Ten człowiek jest tym samym człowiekiem, ale nie takim samym. Na tym polega tak naprawdę cała tajemnica chrześcijaństwa. Możemy zrobić najwspanialsze wykłady teologiczne. Możemy zrobić najbardziej przebudzeniowe nabożeństwo. Możemy czytać Biblię przez tydzień non-stop. I nic nie zrozumiemy z tego, dopóki nie staniemy się tym innym człowiekiem. Czy stałeś się innym człowiekiem? Czy stałaś się innym człowiekiem? O Saulu jest powiedziane, kiedy został powołany do godności królewskiej, Samuel powiedział mu, idź, znajdziesz się między prorokami. I on poszedł tam między tych proroków i jest powiedziane, że wstąpi na niego duch i co tam jest powiedziane? Stał się innym człowiekiem. Stał się innym człowiekiem. Czy stałaś się innym człowiekiem? Musimy zrozumieć, że to jest dar dla każdego, kto usłyszał Boże wołanie. To nie jest tylko dla pewnych ludzi. My nie wiemy, kto ma być zbawiony. My nie mamy takiej informacji. Ale jeśli tu siedzisz dzisiaj, to nie jesteś tu przypadkowo. Tu nie ma nikogo przypadkowego. Jeśli do tej pory nie uciekłeś stąd, to znaczy, że Duch Święty cię trzyma tutaj. A więc masz usłyszeć. I dużo usłyszałaś. Pytanie, co z tym zrobisz? Dalej czytamy od wersetu 13. Muszę wam powiedzieć, że kiedy czytam Ewangelię, już to wiele lat temu zauważyłem, one nie zawsze są chronologiczne, jeśli chodzi o wydarzenia. No, szczególnie jeśli chodzi o Jana, to jest tutaj widoczne. Ale zawsze są chronologiczne duchowo. Czyli kończy się pewne opowiadanie, pewna historia i zaczyna się inna, ale kiedy się przyglądamy, to ku zdumieniu swojemu stwierdzamy, że to jest dalszy ciąg tamtej historii, że to nie jest nic zupełnie nowego. I właśnie tutaj coś takiego się dzieje. A gdy się zbliżała Pascha żydowska, udał się Jezus do Jerozolimy i zastał świątyni sprzedających woły i owce i gołębie i siedzących wekslarzy. I skręciwszy bić z powrózków, wypędził ich wszystkich ze świątyni wraz z owcami i wołami. Wekslarzom rozsypał pieniądze i stoły powywracał. A do sprzedawców gołębi rzekł, zabierzcie to stąd. Z domu ojca mego nie czyńcie targowiska. Wtedy uczniowie jego przypomnieli sobie, że napisano żarliwość o dom twój pożera mnie. I przeczytam jeszcze jeden werset, który pozornie nie ma nic wspólnego z tym, co przeczytaliśmy. To jest drugi list do Koryntian, rozdział 3, od wersetu 14 do 16. Lecz umysły jego tępiały, albowiem aż do dnia dzisiejszego przy czytaniu Starego Przymierza ta sama zasłona pozostaje nieodsłonięta, gdyż w Chrystusie zostaje ona usunięta. Tak jest aż po dzień dzisiejszy, ilekroć czyta się Mojżesza, zasłona leży na ich sercu. Lecz gdy się do Pana nawrócą, zasłona zostaje zdjęta. My czasami zapominamy takiej prostej prawdy, że Jezus funkcjonował, żył w czasach Starego Przymierza.
Czasy służby Jezusa to jest czas Starego Przymierza, Starego Testamentu jeszcze. Jeżeli, jak niektórzy mówią, dlatego, troszeczkę obok to, co powiem, jest tego, o czym rozmawiamy, dlatego zarzut, że Jezus zachowywał szabat, to i my powinniśmy go zachowywać, jest absolutnie nietrafiony. Ponieważ gdyby Jezus nie zachował szabatu, nie mógłby umrzeć na krzyżu, bo ofiara Jezusa nie byłaby przyjęta, bo byłby grzesznikiem, który złamał święty dzień. To nie ma nic wspólnego z nowym przymierzem. Ale ważne jest, że Jezus żyje pod prawdą Starego Przymierza, pod władzą Starego Przymierza. Ale wszystko, co mówi Jezus o Starym Przymierzu, musi być rozpatrywane przez Ewangelię, którą głosił. To mówi nam drugi list do Koryntian, 3 rozdział. I teraz mamy taką sytuację niesamowitą. Jezus przychodzi do świątyni. W jakimś sensie Jezus okazuje się być skandalistą. Wyobraźcie sobie, że no nie chcę użyć innego nazwiska, będzie na mnie. Że przeczytacie w jakimś periodyku, czy nawet w telewizji powiedzą, że szalony pastor wpadł do Częstochowy z powrózkami i wygnał wszystkich stamtąd. Była afera, awantura i nie wiadomo co jeszcze. Policja interweniowała. Niektórzy byliby zniesmaczeni. No co ten cynika znowu wymyślił? To jest tylko namiastka tego, co zrobił Jezus. Świątynia przy tym, co jest na Jasnej Górze, to było coś tak świętego, czego nie potrafimy sobie wyobrazić nawet. Dla Żydów oczywiście. A Jezus zrobił tam straszną rzecz. Najpierw wszedł. Zobaczył, co jest. Wyszedł i zrobił bić z powrózków. Sam go zrobił. Jeżeli sam go zrobił, to znaczy, że nie znalazł takiego, po którym by bolało. I to, co się później działo, stoły powywracane, w świątyni wywracane stoły, ludzie, pieniądze się turlają po podłodze. Woły, owce biegają, nie wiadomo, co się dzieje w ogóle. A Jezus leje. Myślicie, jak on bił, to oni szukali tych owiec i tych krów, oni po prostu dawali dyla stamtąd, bo się bali, że oberwą. I później te krowy i te owce. Wiecie, co to był za widok, jak one z tej głównej bramy same wybiegały? No tam była afera. Czemu on to zrobił? Powiedział wyraźnie. To jest dom modlitwy. A wyście to zamienili w jaskinię zbójców. Wracamy do poprzedniej historii. Człowiek został przemieniony. Stał się kimś zupełnie innym. Nie możesz wracać do tego, co było. Niebezpieczeństwo polega na tym, że niestety niektórzy ludzie, nawet jeżeli zachowają zbawienie, zachowują się jak ci właśnie w świątyni. Zajmują się sprawami tego świata. Oj, ile razy, nie wiem, przepraszam, jeśli tak było u was też, to wybaczcie, ale ile razy słyszałem, mnie również o to dopytywano. Skończyło się nabożeństwo. Bracia rozmawiają. O czym? O kazaniu oczywiście. Oczywiście nie. O samochodach. O tym, gdzie można ile zarobić. Siostry oczywiście najpierw narzekają na swoich chłopów, czasami słusznie, ale też pończoszki, tu kupiłam taki płaszczyk, tu takie butki. Tak jakby w ogóle nie było nabożeństwa, jakby nie wiadomo, co tu się przed chwilą działo. Ale wiecie, co wam powiem? Nie było nabożeństwa. To było spotkanie towarzyskie. Pośpiewali sobie, poklaskali. Niektórzy tam marynarkami pomachali, niektórzy tupali. Ktoś tam podskoczył.
Później udawali, że słuchają, a tak naprawdę zastanawiali się, co będzie na obiad. Wreszcie się skończyło. Półtorej godziny to już jest maksimum. Ja się zawsze śmieję, nie zawsze na zewnątrz, zawsze w duchu się śmieję, bo nie chcę być niegrzeczny. Jak mnie pytają czasami, bracie, ile u was trwają nabożeństwa? Ja mówię, no tyle, ile trzeba, no. No ale bracie, no powiedz, no te półtorej godziny to chyba jest, nie? Ja mówię, nie. O, to wy macie fajnie. Bo u nas jest około 3 godziny. Niech brat nie mówi. Jak to 3 godziny? No ja nie wiem jak. My niczego nie planujemy, po prostu tak jest. Mówiliśmy o 1 Koryntian 3,16. Co tam było napisane? Że jesteśmy świątyniami Ducha Świętego. To jeżeli w takiej świątyni zajmujesz się sprawami tego świata, to jak myślisz, jak zareaguje Duch Święty? On powie, Andrzejku, jak to miło, że się zajmujesz swoimi samodami. To ja ci jeszcze logo dorzucę. Jeżeli Duch Święty mnie kocha, jeżeli dla Boga jestem ważny, to On mnie pogoni. I ja będę doskonale wiedział, że to nie jest właściwe postępowanie. Dlaczego o tym mówimy w ten sposób? Dlatego, że wszystko, co Jezus mówił, należy rozpatrywać przez pryzmat Ewangelii. Na podstawie pewnych wydarzeń, które czytamy, Jezus nam cały czas głosi to samo. Wiecie, że Ewangelia jest bardzo prosta? Posłuchaj, odwróć się od grzechu, pozwól, żeby Bóg odrodził cię do nowego życia, stań się prawdziwym uczniem Jezusa. To jest wszystko. To Jezus mógłby w 3 minuty powiedzieć Ewangelię. Ale wiecie, my jesteśmy tak głupi, tak grzeszni, tak uparci, że on przez 3,5 roku mówił w kółko to samo, a Piotr do niego ciągle przychodzi i mówi: Panie, nie mów tak, tak nie może być, to za ostro, to my cię tu obronimy, nie mów takich rzeczy. Piotr doskonale wiedział, że jeśli to, co Jezus zapowiada, spotka Jezusa, to spotka też Jego. Więc lepiej się zabezpieczyć. Ale jeśli chcesz pójść za mną, to weź krzyż na swoje ramiona i zacznij mi naśladować. Swój krzyż oczywiście, nie mój. Krzyż w Biblii jest symbolem posłuszeństwa. Jezus był posłuszny aż do drzewa krzyża. Kiedy jest mowa o naszym krzyżu, osobistym krzyżu, to jest mowa o posłuszeństwie aż do osobistego krzyża. Bóg nie jest zainteresowany tym, żeby w tej świątyni, którą jesteśmy, rozgrywały się takie sceny. Żeby ktoś tam czymś handlował. Żeby ktoś tam coś wymieniał. Nie, Bóg nie jest tym zainteresowany. Bóg jest zainteresowany, żeby nasze wnętrze było miejscem modlitwy. Modlitwa, czyli rozmowa z Bogiem. Bóg chce z nami rozmawiać, po prostu, zwyczajnie. Apostoł Paweł napisał, nieustannie się módlcie. I czasami to jest zabawne, bo nawracający się katolicy pytają, no ale jak to zrobić? No? Jak ja przy maszynie stoję, to co mam? Na kolanach? Nie da się. I dopiero trzeba z nimi rozmawiać, tłumacząc im, czym jest modlitwa. Bo dla nich modlitwa się kojarzy zwykle z pacierzem, z jakimiś formułkami, które trzeba odmówić i to jest po modlitwie. I wielu z nich naprawdę jest zdumiony, kiedy słyszy, że modlitwa to jest rozmowa z Bogiem. Ale wiecie co? Powiem tak, oni to załapują. Naprawdę załapują. I to jest moja wielka radość. Nasze wnętrza to jest miejsce, kiedy Bóg spotyka się ze mną i rozmawia ze mną. I znowu poczucie naszej wartości jest istotne. Bóg ze mną rozmawia. Pewnie się nie spotkaliście z takim przypadkiem, ale niektórzy ludzie mają taki ciekawy zwyczaj. Rozmawiają z tobą, a patrzą na kogoś innego. Dają ci do zrozumienia, że tamten ktoś jest ważniejszy niż ty.
Bóg tego nie robi. Bóg jest z tobą. Bóg jest ze mną. Bóg ze mną prowadzi rozmowę. Bóg ze mną się chce spotkać. Bóg do mnie mówi. I mówi, nie baw się, człowieku, w takie rzeczy. Twoje wnętrze jest święte. W twoim wnętrzu ja chcę z tobą przebywać. Nie zajmuj się tym, co za chwilę minie. Jest takie miejsce. Do którego każdego miłośnika motoryzacji, szczególnie płci męskiej, należy zawieść. Wiecie, co to za miejsce? Złomowisko. Tam są syrenki, fiaty, ale tam są też mercedesy. Tam są te wymarzone samochody. Nawet nie chce ci się kopnąć w to. Czy wiesz, że twoje auto też tam wyląduje? Nie, no moje nie, przecież. Niemożliwe. Tak, twoje auto tam wyląduje. Czy wiesz, że ten piękny dom, w którym mieszkasz, któregoś dnia się zawali? No nie, no mój nie. Tak, twój też się zawali. To wszystko zniknie. Nic nie pozostanie. Świat zostanie spalony w ogniu. I wszystkie dzieła ludzkie na tym świecie spłoną. To jest ta odległa być może sytuacja, być może, bo nie wiemy, czy to nie będzie jutro, ale przecież samochody ileż mogą żyć? Może czasami warto byłoby podjechać na złomowisko i przekonać się, że to rzeczywiście tam moje auto też jest. To naprawdę jest dobra perspektywa dla wszystkich, którzy kochają to życie i ten świat. Jezus powiedział do uczniów, już byli uczniami, jeśli chcesz pójść za mną, musisz stare życie zostawić. No ale jak to? No? To co, ja nie będę żył no, jak normalny człowiek? Nie, będziesz żył jak normalny człowiek właśnie. To już nie mogę mieć auta, nie mogę dobrego na dobry obiad iść do restauracji. A możesz, czemu nie? Był taki czas w moim życiu, słuchajcie, mój stosunek do świąt wszelkiej maści jest ambiwalentny. Kto chce, obchodzi, ja jakoś nie czuję tego, ale nie mam nic przeciwko temu. Ale to się zdarzyło właśnie przed świętami Bożego Narodzenia. Ostatni dzień przed tak zwaną Wigilią. Był taki czas w naszym życiu, że byliśmy potwornie biedni. Z moją żoną oczywiście. Nie mieliśmy nic na święta. Nawet za bardzo nie było nic do jedzenia. Chleb był. Ale bardzo mi zależało, żeby moja żona coś miała na święta. Coś takiego, czego nie ma na co dzień. I wiecie, co jej kupiłem? 7 jogurtów. To był taki początek, że te jogurty się pokazywały, takie te plastikowe. 7 jogurtów jej przyniosłem do domu. A 2 lata temu ja nie zmieniłem nic w swoim postępowaniu. Postanowiłem, że najważniejsze jest Bóg i służba Jemu. A 2 lata temu otrzymałem do służby samochód, którego bym nigdy sobie nie kupił. Nigdy. Ponieważ kwota, którą musiałbym zapłacić, po dziś dzień jest dla mnie jak tatr. Widzicie, co Bóg robi? Nigdy nie zabiegałem o to. Ale Bóg dba o tych, którzy są Jego. Troszczy się o tych, którzy są Jego. Jeśli chcesz pójść za Nim, jeśli twoje wnętrze jest miejscem modlitwy, spotkania Boga z człowiekiem, to Bóg czyni takie rzeczy. Czyni większe rzeczy, żeby było jasne. Wtedy odezwali się Żydzi, mówiąc do Niego, jaki znak pokażesz nam na dowód, że Ci wolno to czynić, czyli wolno Ci tak
ze świątyni wyganiać ludzi. A Jezus odpowiadając, rzekł im: zburzcie tę świątynię, a ja w 3 dni ją odbuduję. Na to rzekli Żydzi: 46 lat budowano tę świątynię, a ty w 3 dni chcesz ją odbudować? Ale on mówił o świątyni ciała swojego. On mówił o świątyni ciała swojego. Świątynia jego ciała. Nasze ciała są świątynią Ducha Świętego. To się potwierdza w słowach Jezusa. To, co Jezus kiedyś powiedział, to apostoł Paweł później napisał innymi słowy oczywiście w liście do Koryntian. Panie, jak mi udowodnisz, że masz prawo ze mną czynić to, co czynisz? Jeżeli Bóg cię dotknie naprawdę, to ty nie będziesz potrzebował już żadnych dowodów, ponieważ sam będziesz chodzącym dowodem. Biblia mówi o tym, że wiara przeradza się w doświadczenie. Najpierw jest wiara, a później jest doświadczenie. Czyli najpierw wierzysz, a później dotykasz. Nieodwrotnie. Nieodwrotnie. Dlaczego ja wierzę, że Bóg ciągle uzdrawia? Dlatego, że Biblia o tym mówi, ale ja uwierzyłem, a Bóg mnie uzdrowił. Sam tego doświadczyłem i to kilka razy. Więc wiem, ale najpierw wierzyłem. I tak było z kilkoma innymi darami, które mi się przytrafiły w życiu. Nie wiem, czy nimi dobrze służę. To już Bóg oceni. Więc jeżeli szukasz dowodu, to najpierw uwierz. A Bóg poświadczy to w twoim życiu. I wtedy wszystkim powiesz: ja już nie potrzebuję dowodów. Ponieważ przez wiarę doświadczyłem tego, co Biblia mówi, o czym Biblia pisze. Wreszcie mamy kolejną historię. Pierwsza historia mówiła o tym, że Jezus zamienił wodę w wino, co jest symbolem przemiany człowieka. Druga historia mówi o tym, że ten człowiek, który został przemieniony, nie może zaśmiecać swojego wnętrza, świątyni, którą jest, ponieważ Bóg uczynił nas miejscem spotkania z Nim. My jesteśmy świątyniami Ducha Świętego. Jest trzecia historia, która jest taką praktyczną lekcją. Można powiedzieć, że Jezus opowiedział, jak być powinno, a teraz przychodzi do Niego człowiek. I Jezus mówi, jak to zrobić. Kocham nauczycieli, którzy mówią, jak być powinno, ale jak ich zapytać, jak to zrobić, to wzruszają ramionami. Mówią, że nie wiedzą. Jeżeli czegoś nauczasz, to musisz też w praktyczny sposób pokazać, jak to zrobić. Wiecie, Biblia jest taką sprytną księgą. Biblia mówi, że Bóg jest sprawcą chcenia w nas i wykonania. Proste rozwiązanie. Czyli jeśli Bóg od nas czegoś oczekuje, to nie jest teoretyczne rozważanie. Ale Bóg mówi: ja tego właśnie oczekuję i ja sprawię, że ty będziesz tego chciał i ja ci dam siłę i moc, żebyś to wykonał. Fantastyczne. Taka jest Biblia. Taki jest Bóg. I czytamy w 3 rozdziale. Był człowiek z faryzeuszów imieniem Nikodem. Znacie pewnie tę historię. Dostojnik żydowski. O Nikodemie znajdziemy parę informacji i on nam się jawi od samego początku jako człowiek, no powiedziałbym, prawy człowiek. To był prawy człowiek. Na początku to był człowiek, który poszukuje.
zadaje pytania, ale w końcu widzimy go jako człowieka, który uwierzył. Ten przyszedł do Jezusa w nocy i rzekł mu: Mistrzu, wiemy, że przyszedłeś od Boga jako nauczyciel. Nikt bowiem takich cudów czynić by nie mógł, jakie ty czynisz, jeśli by Bóg z nim nie był. Ponieważ mamy ciągłość narracji, to warto zwrócić uwagę, że w poprzednim fragmencie, już to znajdę, muszę okulary ubrać. O, wreszcie coś widzę. O właśnie, Żydzi mówią do niego tak, w wersecie 18. Jaki znak pokażesz nam na dowód, że ci to wolno czynić? Jaki znak pokażesz? A 23 mówi: a gdy był w Jerozolimie na święcie Paschy, wielu uwierzyło w imię Jego, widząc cuda, których dokonywał. Żydzi mieli pewien problem z Panem Jezusem. Według nauk, które wtedy obowiązywały, człowiek, który czynił cuda, musiał być z Boga. Bo gdyby nie był z Boga, nie mógłby czynić cudów. I to był pewien aksjomat, do którego nie można było odejść. Ale Jezus nie tylko czynił cuda, jeszcze coś mówił. I to faryzeuszom już mniej odpowiadało. Wielokrotnie czuli się atakowani. Ale Jezus nie atakował ich samych, tylko Jezus piętnował ich poglądy. No ale oni oczywiście przyjmowali to do siebie. To jest bardzo częste zjawisko, kiedy piętnuje się pewien grzech, pewne zło, a ludzie mówią: dlaczego mnie atakujesz? I można powiedzieć, że personalizują te słowa, ale tak nie jest. Jezus nikogo personalnie nie atakował. Jezus piętnował niewłaściwe nauczanie. I właśnie z powodu tego faktu, że Jezus piętnował to niewłaściwe nauczanie, oni nie mogli mu tego wybaczyć. Ale z kolei czynił cuda, a więc jest od Boga. No i tu był taki klincz. Nie wiadomo było, co z tym zrobić. Wysłali do niego Nikodema. Bo Nikodem mówi, że on nie tylko w swoim imieniu mu przychodzi, ale w imieniu tych innych, którzy również mają problem. No i zadaje pytanie. Jak to jest? Kim ty jesteś? Bardzo wielu wierzących ludzi popełnia straszny błąd, próbując wejść w dyskusję z każdym, kto chce tą dyskusję rozpocząć. A po co? To tak, jakbyś spotkał na ulicy Afrykanina. On cię o coś pyta, a ja takie rzeczy na własne oczy widziałem. A tu mu ktoś po polsku tłumaczy, jak gdzieś tam dojść. On patrzy, słucha, nic nie rozumie. A ten się denerwuje, że on nic nie rozumie. Taka prosta rzecz. Jezus nie podjął z nim dyskusji, bo nie było takiej możliwości, bo Jezus wiedział to, co my powinniśmy wiedzieć, że ten człowiek pyta o rzeczy, które nie rozumie. Człowiek duchowy, Chrystus, i człowiek naturalny, bo nawet niecielesny, Nikodem. Tylko na tym poziomie możemy się porozumiewać. Widzicie, jak się mijamy? Nie ma porozumienia pionowego. Trzeba się dostać tam na tą pozycję, żeby z tym kimś porozmawiać. Wiecie, co Bóg zrobił? Bóg zszedł do pozycji człowieka, żeby móc z nami porozmawiać, żebyśmy my zrozumieli, co on ma do powiedzenia. Ale tu spotyka się człowiek, który wie, człowiek naturalny i człowiek duchowy, czyli Chrystus. I ten człowiek pyta: kto ty jesteś, jak ty to robisz i tak dalej.
Jezus by mu zaczął tłumaczyć, a on by tylko robił wielkie oczy, nic by z tego nie wiedział. Dlatego Jezus mówi mu prawdę. Powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. Pytasz mnie o Królestwo Boże. W porządku. Ale jest tylko jeden sposób na to, żeby zobaczyć Królestwo Boże, żeby doświadczyć Królestwa Bożego, żeby żyć w Królestwie Bożym. Musisz się na nowo narodzić. Musisz stać się nowym człowiekiem. Jak bardzo Nikodem nie rozumiał tego, czego uczy Jezus, świadczy o tym jego odpowiedź. No jak to, co mam wejść do łona matki, narodzić się na nowo, ja stary chłop? On w ogóle nie rozumiał, o czym Jezus mówi. On tylko pokazuje, że to jest, on jest człowiekiem na bardzo naturalnym poziomie. A przecież to nie był zwykły człowiek. Jak się dalej dowiadujemy, on był nauczycielem zakonu. To był ktoś nieprzeciętny, ktoś niezwyczajny, ktoś, kto znał pisma, ktoś, kto poruszał się w torze błyskawicznie. Ale on nie rozumiał, bo nie był narodzony na nowo. Czasami niektórzy ludzie mówią tak, nie tylko księża katolicy. Zdarzyło mi się, że również usłyszałem to z ust ewangelikalnych chrześcijan. Jezus przyszedł, aby poprawić nasze życie. Tak? A gdzie to w Biblii zapisano? On nie przyszedł poprawić naszego życia. Nasze życie prowadzi nas do śmierci. Co tu poprawiać? Tu się nic nie da poprawiać. Tu się nic nie da zmienić. Po prostu to życie trzeba wyrzucić precz. I trzeba nowym życiem zacząć żyć. Zupełnie nowym. I o tym Jezus mówi Nikodemowi, a Nikodem nie rozumie. Ale on nie może zrozumieć. Widzicie, kto to zamknięte koło? Jezus tłumaczy Nikodemowi, ale Nikodem nie może zrozumieć. Jak można to przerwać? Narodzić się na nowo. Ale jak to zrobić? Bardzo wiele ludzi pyta o to, jak to zrobić. Po pierwsze, narodzenie na nowo to jest coś, co przychodzi z nieba. A więc nie można tego zadekretować. Nie można powiedzieć, że musisz pół godziny się modlić, trzy chrzty przyjąć, pięć razy przejść na kolanach po kaplicy i masz nowe życie. Tego się nie da zadekretować. Komplikacja jest jeszcze o tyle istotna, że każdy z nas jest inny. Każdy z nas jest inny. My oczywiście świetnie potrafimy się prezentować przed innymi. Jakbyście zapytali siebie wzajemnie, czy jesteście dobrymi aktorami, nie, nikt nie jest aktorem. A wiecie, że to jest nieprawda. Przecież my wszyscy świetnie graliśmy w starym życiu. Byliśmy znakomitymi aktorami. Wszyscy uważali nas za ludzi, którymi nigdy nie byliśmy. Tacy byliśmy mili, grzeczni, sympatyczni, dlatego tak nas denerwowały wpadki. O, bo wreszcie ktoś się od nas dowiedział prawdy. A nie, nie, to nie była prawda. My nie potrzebujemy żadnej poprawy. To musi się skończyć. Stare życie musi się skończyć. Apostoł Paweł w liście do Galacjan 2:20 powiedział tak. Z Chrystusem jestem ukrzyżowany. Ale coś jeszcze dalej powiedział. I ja już nie żyję. Kochani, czy żyjecie jeszcze? Ja już nie żyję. Właśnie kiedy ja wiem, że nie żyję? Kiedy żyje we mnie Chrystus? A moje obecne życie, powiada Paweł, to życie w wierze w Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie. Ale możemy też poczytać list do Filipian, gdzie Paweł, apostoł, mówi z kolei, ze względu na Chrystusa wszystko uznałem, dosłownie tłumacząc, za gnój. Wszystko.
umiejętność posługiwania się przynajmniej trzema językami to gnój. Obywatelstwo rzymskie – gnój. Dobre wychowanie – gnój. Wysoka pozycja społeczna – gnój. Tak to Paweł napisał. Czy on nigdy nie korzystał z tych języków? Ale już oczywiście, że korzystał. Ale to już nie stanowiło wartości, do której mógł się odwoływać. To było tylko narzędzie, nic więcej. Wiecie, kiedy pewne rzeczy stanowią dla nas wartość? Ano wtedy, kiedy sobie kupisz jakiś super samochód i nikogo nie wpuścisz do środka, bo ci zbrudzi siedzenie. Ale ten sam samochód może służyć do czegoś innego, do przewożenia na przykład brudnych, biednych ludzi gdzieś, gdzie mogliby się wykąpać. Bo wtedy on jest już tylko narzędziem, środkiem, który używasz, aby w ten sposób również głosić Ewangelię. Paweł powiedział, że wszystko jest niczym. On umarł dla tego starego życia, gdzie te wartości panowały. Gdzie liczyło się to, kim jest, skąd pochodzi, czym dysponuje. On umarł dla takiego życia. Teraz żyje w nim Chrystus. I jego obecne życie jest życiem w wierze. Ale więc chodzi w wierze. Paweł mówi, ja nie wiem, co będzie jutro. Potrafię obfitować i potrafię być bardzo skromny w swoim postępowaniu. To był człowiek, który jednego dnia spał gdzieś tam na skałach, a drugiego dnia spał w wygodnym łóżku. On się nie wzdragał przed tym, żeby to wygodne łóżko zająć, ale był gotów spać gdzieś na skale. Bo jego życie już nie należało do niego. Nowe narodzenie to jest świadomość między innymi. Uzyskujemy świadomość, że nie należymy do siebie samych. I tyle. Należymy do Chrystusa. I to życie już zupełnie inaczej wygląda. Nie możemy planować pewnych rzeczy. Wiecie, jak wielu chrześcijan dzisiaj w Polsce zaplanowało sobie wakacje w przyszłym roku? Ale byście się zdziwili. Skąd oni wiedzą, co będzie w przyszłym roku? Mało tego, coś wam powiem. Wielu się zaszczepiło, żeby jeździć na wakacje. A ja pojechałem na wakacje, niezaszczepiony. I wielu się mnie pytało, no jak to? Jak to, pastorze? Pastor mówi, że nie szczepi, a szczepi się. Ja mówię, na jakiej podstawie tak powiedziałeś? No bo był pastor na wakacje. Ja mówię, tak byłem. Ale nie miałem potrzeby i nie było konieczności, żeby się szczepić. Jak się zaczęło to szaleństwo, wziąłem Biblię do ręki, powiedziałem, Panie, może się mylę, nie wiem, może jestem szalony, może jestem nienormalny, ale ja czuję w tym podstęp i widzę, że to jest oszustwo. Powiedz mi, co mam robić? I wiecie, że Bóg mi wyraźnie powiedział, nie zachorujecie, położę na was znak. Ostatni rozdział Księgi Izajasza, jak ktoś chce, jak otworzycie Biblię warszawską, to w połowie kartki jest zapisane, kolumna lewa na samej górze. Tam to jest zapisane. Ja przez te dwa lata prawie widziałem się z tysiącami ludzi w Polsce i za granicą. Odwiedziłem kilka krajów w europejskich. Przytulałem się z tysiącami ludzi, podawałem rękę tysiącom ludzi, opiekuję się po dziś dzień staruszkami, z których żaden nie jest szczepiony. Ani nikt nie zachorował, ani ja nie zachorowałem. Zbór mieliśmy taki, że przez nas zbór, jak przez dworzec kolejowy przeszły tysiące ludzi. Jedyny, który dwa tygodnie aż chorował, to był ratownik medyczny, który nas gnębił ciągle, przynosząc nam płyny do odkażania i coś tam jeszcze, już nie pamiętam. W związku z pandemią. Bardzo fajny człowiek w ogóle, kochany człowiek, kochany brat, no ale jak się pracuje w służbie zdrowia, to można zwariować czasami. Są dwie możliwości. Albo nic się nie dzieje nienormalnego i to jest zwykłe człowieku oszustwo, albo
ja wierzę, że tak jest, jak powiem, że coś tam się dzieje, ale Bóg swoich chroni. To nie znaczy, że nie można zachorować. Bóg ma swój plan wobec tych, których kładzie do łóżka. 4 miesiące temu położył mnie do łóżka. Chciał mnie położyć do łóżka, bo inaczej się nie dało ze mną pogadać. Ja jestem jak struś pędziwiat, wiecie. Nawet nie wiem, gdzie byłem 5 minut temu. I nie wiem, gdzie będę za 2 minuty. Więc Bóg położył mnie do łóżka. Nie piłem, nie paliłem, nigdy w życiu nie miałem z tym problemu. A zachorowałem na ostre zapalenie czustki. Za nic w świecie nie chciałem do szpitala iść. W końcu jak położyli mnie w szpitalu, dziwnie na mnie patrzyli, ja to miałem w nosie, jak oni na mnie patrzą. A przy wyjściu ze szpitala pani ordynator powiedziała, wie pan co, jak pana tu przywieźli, to nie byliśmy pewni, czy pan wyjdzie z tego szpitala. Ja sobie myślę, co ona do mnie mówi? Nigdy tego, ani w jednym momencie nie miałem wątpliwości, kto mnie tam położył, kto mnie leczy i kto mnie z tego szpitala wyciągnie. Tak, Pan Bóg stosuje też chorobę. Ja wiem, że to jest dla niektórych przekleństwo, żeby tak powiedzieć. Pan Bóg używa choroby też, żeby swojej sługi czegoś nauczyć. I gdybyście mnie znali, to byście wiedzieli, że po wyjściu ze szpitala stałem się znowu innym człowiekiem. Kompletnie innym człowiekiem. Nawet z zewnątrz się zmieniłem. A to jest przecież tylko to, co widzicie, to jest ciało. Widzicie, co Bóg może zrobić we wnętrzu człowieka? Przecież apostoł Paweł był mordercą. No powiedzielibyśmy dzisiaj, że to był bandyta. On się nie cofał przed tym, żeby zabić starca, niewiastę, żeby dzieci pozbawić rodziców. A robił to oczywiście dla Boga, jakby nie było. I ten człowiek nagle nawraca się. Prawdziwe nawrócenie oznacza, że odwróciłeś się od czegoś i już tam nie wracasz. A wiecie, dlaczego tam się nie da wrócić? Nie da się, podkreślam. Dlatego, że jak umarłeś, a miałem okazję, żeby w zeszłym roku to przerobić niejako, no i w tym roku też, bo umarł mój teść, umarła moja teściowa i ja to wszystko w urzędach załatwiałem. I na moich oczach ludzie przestawali istnieć. Dowód przecięty, wykreślone z ewidencji. Nie ma adresu. Wyobraźcie sobie, że taki człowiek wstanie. Ale on już nie ma nazwiska. On już nie ma żadnej własności. On jest nikim. Nie ma gdzie wrócić. Wiecie, dlaczego ludzie wracają do starego życia? Bo nigdy się nie nawrócili. Nigdy nie umarli do starego życia. Zostawili sobie furtki. I jak było gorzej, to furtkę otworzyli, poszli z powrotem. Jak się nawróciłeś na nowo, stare życie umarło, to szukasz tego starego życia, ale nie ma. Już go nie ma, nie masz swojego adresu. Nie masz gdzie pójść. Stary człowiek nie żyje. To oczywiście nie zwalnia nas z odpowiedzialności przed tym, że mamy żyć świętym życiem, żeby było jasne. Natomiast prawdziwe nawrócenie oznacza, że nie ma starego życia, nie mam gdzie wrócić, nie ma starego adresu, nie mam starego domu. Niczego już nie mam, mam wszystko nowe. Ja po prostu do tego starego świata już nie pasuję. Nie da się tam pójść. Więc teraz pomyślcie, kochani, jak to jest możliwe, że ktoś nazywa siebie chrześcijaninem, a kłamie, cudzołoży, pornografię ogląda, kłóci się, obmawia i tak dalej. Jak to jest możliwe? To jest niemożliwe. List do Galatan, 6 rozdział. Proszę, przeczytajcie sobie o owocach ciała. Tam to wszystko jest wypisane. Ale jest napisane, a owocami ducha są. I tam nie ma takich rzeczy. Tam są zupełnie inne owoce. Dlatego, że jeśli Bóg uczynił ciebie nowym człowiekiem, to tak jak szczepienie drzew, które już umierają.
które wydają złe owoce. Nagle owoce zaczynają być smaczne i piękne. Dlatego, że zostałeś zaszczepiony czymś innym. A w naszym przypadku to jest jeszcze głębsza ingerencja, ponieważ jak czytamy Biblię, zostałeś wyrwany. Wyrwany ze świata. A list do Kolosan 2,7 mówi, że zostałeś ustanowiony na fundamencie Jezusa Chrystusa i zostałeś tym, i w ten fundament się wkorzeniłeś. Wiecie, że normalnie w fundament się nie da wrosnąć. Ale Kolosan 2,7 mówi, że tak, że w ten fundament, którym jest Chrystus, my możemy wrosnąć, wkorzenić się. Bo to jest fundament dla nas przygotowany. To jest nasz fundament. I Bóg okazuje nam łaskę i okazuje nam miłosierdzie, kiedy my możemy czerpać z tego źródła, którym jest sam Chrystus. Wersety 18 do 21. Kto wierzy we mnie, nie będzie sądzony. Kto zaś nie wierzy, już jest osądzony, dlatego że nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego. Przerwijmy. Ten, kto uwierzył Chrystusowi, nie będzie sądzony. Żeby było jasne, tu nie chodzi o ten sąd, który każdy chrześcijanin przejdzie i który tak naprawdę będzie, można powiedzieć, zdaniem relacji z tego, jak dary błogosławieństwa wykorzystałeś dla Bożej chwały. Tam nie będzie decydowało się twoje zbawienie. Tu chodzi o ten sąd, który czasami nazywany jest ostatecznym. Ten ci nie grozi. Ale jest powiedziane, że ktoś, kto nie uwierzy w imię jednorodzonego Syna Bożego, ten, kto nie uwierzy temu, co ten Syn powiedział w postaci Ewangelii, ten już jest osądzony. Sąd został wydany. Niektórzy się łudzą, że gdzieś jakiś sąd będzie, ktoś tam coś będzie ważył, plus, minus, coś tam wyjdzie, no i a Bóg jest dobry, to przepuści. No niestety to jest też pokłosie katolicyzmu. Nie katolików, tylko katolicyzmu. Zawsze należy to nazywać po imieniu. Ponieważ katolicy to kochani, wspaniali ludzie, ale katolicyzm jest straszną, zniewalającą religią. A na tym polega sąd. I teraz na czym ten sąd polega? Że światłość przyszła na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność, bo ich uczynki były złe. Jeżeli odwrócimy sobie kartkę wstecz, to przeczytamy 9 werset. Prawdziwa światłość, która oświeca każdego człowieka, przyszła na świat. Na świecie był i świat przed nim powstał, lecz świat go nie poznał. A w Ewangelii Mateusza w 4 rozdziale w wersecie 16 czytamy: i lud pogrążony w mroku ujrzał światłość wielką i tym, którzy siedzieli w krainie i cieniu śmierci, rozbłysła jasność. Jezus przyszedł na świat. Przyszedł jako światłość. I możemy uświadomić sobie, że ludzie go nie poznali. Czemu go nie poznali? Myślę, że nie poznali go z jednego zasadniczego powodu. Blask tej światłości był tak niesamowity, że po prostu raził ich. Dosłownie ich raził. Kiedy Jezus pojawił się w Galilei, w Judei, przepraszam, to jest powiedziane, że ludzie, którzy tam mieszkali, żyli w ciemności, w Galilei, żyli w ciemności, siedzieli w ciemności.
i zobaczyli światłość. Nie potrafili tego zdefiniować. I tam jest również mowa o narodzeniu się na nowo. Bo w naszych warszawskich Bibliach zapisano: upamiętajcie się, przybliżyło się bowiem Królestwo Niebios, i na pewno nie powinno to być tak przetłumaczone. Ale Greka mówi: zmieńcie swoje myślenia, bo przybliżyło się do was Królestwo Niebios. Naturalny człowiek nie rozpozna Chrystusa. Dopiero Ojciec go pociąga do Chrystusa i on zaczyna widzieć. Ja wierzę w to, na podstawie wielu biblijnych tekstów, że nic nie można zrobić w sprawie zbawienia. Że tylko Bóg może zachęcić człowieka i przekonać człowieka do Chrystusa. Ale wierzę też, że człowiek może, jest zdolny Bogu powiedzieć nie. Człowiek nie jest w stanie powiedzieć Bogu tak, ale jest zdolny powiedzieć Bogu nie. I ten fragment, który przeczytamy w tej chwili, o tym właśnie mówi. Każdy bowiem, kto źle czyni, nienawidzi światłości i nie zbliża się do światłości, aby nie ujawniono jego uczynków. Prawdziwe nawrócenie sprawia, że człowiek nienawidzi grzechu. Jeżeli grzech sprawia mi przyjemność, to coś jest nie tak. Jeżeli grzech mnie pociąga, nie chodzi o to, że mnie kusi, bo kusić może i będzie zawsze kusił, ale pociąga mnie. Potrafi mu się przyglądać, potrafi się zastanawiać, a ile mogę, a ile nie mogę, w którym miejscu przekroczę granicę, a w którym nie, to coś jest ze mną nie tak. Pierwszy list Jana, 3:9 mówi, że Bóg zostawił w nas swoje nasienie. Greka mówi dosłownie spermę, co oznacza, że my nie grzeszymy, nie możemy grzeszyć. Nie chodzi o to, że popełniamy jakiś grzech, bo to się zdarza. Ale chodzi o to, że nienawidzimy grzechu. Uciekamy od grzechu. Usuwamy grzech z naszego życia. Trzymamy się od grzechu jak najdalej. Nie flirtujemy z grzechem. Właśnie tak postępuje człowiek, który narodził się na nowo. Dlatego niezrozumiałe i nieakceptowalne jest to, że człowiek, który uważa się za wierzącego, flirtuje z ciemnością. Może się zdarzyć, podkreślam, że ktoś popełnił grzech, ale nie może się zdarzyć i nie jest to przypadek, że człowiek, a mieliśmy taki przypadek parę lat temu, że człowiek co miesiąc staje i mówi: bracia, módlcie się, bo ja znowu zapiłem. I w którymś momencie powiedziałem temu człowiekowi: nie, nie będziemy się modlili o ciebie. Nie będziemy się o ciebie modlili, bo ty po prostu lubisz takie życie. I wiecie, co on powiedział? Tak. Lubię pić. Od tego czasu minęło sporo lat i wiem, że ten człowiek wielokrotnie już siedział w więzieniach. Na szczęście jego syn jest u nas z Boże i nie poszedł drogą swojego ojca. Inny przypadek, kobieta, którą mieliśmy z Boże, regularnie co 3 miesiące, 2 tygodnie, nie picia, chlania, do nieprzytomności. I w jakimś momencie już powiedzieliśmy: nie, to jest koniec. Albo idziesz na odwyk, i to taki roczny odwyk, albo nie ma dla ciebie miejsca w zborze. Na początku powiedziała tak, później powiedziała nie, a w końcu pojechała. Już jest miesiąc na tym odwyku. I mamy jeszcze jednego takiego delikwenta, który też regularnie się zapija. I już wisi nad nim topór. Ponieważ można ludzi i należy ludzi kochać, ale nie można być ślepym. Nie można tolerować tego, że ktoś
chce po prostu żyć grzechem. Oczywiście możesz żyć grzechem, to jest twoja sprawa, ale nie rób tego w kościele. Ponieważ kościół nie jest miejscem, którym się toleruje grzech. Jeżeli Bóg naprawdę cię uwolnił i naprawdę dał ci nowe życie, to ty Jego pragniesz, a nie grzech. To ty Jego miłujesz, a nie grzech. To ty za Nim chodzisz, a nie za grzechem. To jest prawdziwe nawrócenie i to jest prawdziwa przemiana i to jest prawdziwy owoc. Można oczywiście takich ludzi pokazywać palcami, można powiedzieć, że ja bym tak nie chciał żyć, można. Ale nie można żyć inaczej. Nie możesz być człowiekiem, który co innego mówi, a co innego robi. Ten człowiek, o którym mówiłem jako ostatnim, potrafi, jak jest trzeźwy, głosić Ewangelię. A tydzień później przed tymi samymi ludźmi leży na ulicy. Jak myślicie, jak skuteczne jest takie głoszenie Ewangelii? No zero. Zero skuteczności, a wręcz pośmiewisko. Dlatego nie traktujmy wszystkich ludzi, którzy przychodzą do zboru, jako braci i siostry. Kochajmy ich, szanujmy ich, pomagajmy im, uczmy ich, ale niech oni swoim życiem pokażą, kim są. A to się zdarzy na pewno. Pokażą, kim są. Ponieważ Jezus to powiedział, że z wnętrza naszego wychodzi to, co w nas jest. Nie ukryjesz tego. Wcześniej czy później wszystko z ciebie wyjdzie. I każdy będzie wiedział o tym, co chciałaś przez lata być może ukryć. I nie dziwcie się, że czasami ludzie znikają. Tak się działo w czasach apostolskich, tak się będzie działo i dzisiaj. Lecz kto postępuje zgodnie z prawdą, dąży do światłości, aby wyszło na jaw, że uczynki jego są dokonane w Bogu. Każdy człowiek, który żyje w Bogu, żyje w świetle, wszystko przyprowadza do światła. Niech każdy zobaczy, jak żyje. Niech każdy wie, kim jestem. Najbardziej dzisiaj, wiecie, co mnie śmieszy, jak chrześcijanie na internecie narzekają, że jest inwigilacja, bo teraz będzie wszystko o nich wiadomo. No przecież właśnie o to chodzi, żeby było wszystko wiadomo. O to chodzi, żeby cały Inowrocław wiedział, jakim żyjesz życiem. Niech wszyscy cię wezmą na języki, powiedzą, no, ten człowiek żyje świętym życiem. No chodźmy, zobaczmy, kto to jest. Dlaczego on tak robi? Nie chcecie tego? Ja bym chciał. Niech tam jeszcze moje imię i nazwisko jest. Niech tam jest jeszcze mój PESEL, a co mi tam zależy? Jeszcze nawet adres mogą umieścić. Telefon, proszę bardzo, co chcecie? Maila. Nie przeszkadza mi to. Wiecie, kiedy to przeszkadza? Wtedy, kiedy ludzie mają coś do ukrycia. O, to wtedy to boli. Bo wiecie, jak to jest? Stare powiedzenie mówi, wszyscy ludzie wszystko wiedzą. Ale jeżeli o mnie wiadomo tylko, że żyję świętym życiem, niech mówią, niech się cieszą i niech naśladują. A że mi wyciągną z rzeczy sprzed 40 lat, no niech wyciągają. To tylko się przekonają, jakich cudów Bóg dokonał. Nie wiem, czy ktoś jeszcze żyje, kto by pamiętał te moje dziwne zachowania sprzed 40 lat. No ale być może, być może. Potem Jezus poszedł, słuchajcie, cały czas czytamy tę samą historię w różnych wydarzeniach. To jest cały czas historia każdego z nas, wierzącego człowieka. Potem Jezus poszedł wraz ze swoimi uczniami do ziemi judzkiej i tam przebywał z nimi i chrzcił. Jan także chrzcił w Ainon blisko Salim, bo tam było dużo wody, a ludzie przychodzili tam i dawali się chrzcić. Jan bowiem nie był jeszcze wtrącony do więzienia. Wtedy doszło do sporu między uczniami Jana i Żydami o oczyszczenie. Wtedy przyszli więc do Jana
I rzekli mu: mistrzu, ten, który jest, który był z tobą za Jordanem, o którym ty wydałeś świadectwo, oto on chrzci i wszyscy idą do niego. Jan odpowiadając rzekł: nie może człowiek niczego wziąć, jeśli mu nie jest dane z nieba. Wy sami możecie mi zaświadczyć, że powiedziałem: ja nie jestem Chrystusem, lecz zostałem posłany przed Nim. Kto ma oblubieńca, ten jest oblubieńca. A przyjaciel oblubieńca, który stoi i słucha go, raduje się niezmiernie, słysząc głos oblubieńca. Tej właśnie radości doznaje w całej pełni. On musi wzrastać, a ja stawać się mniejszym. Jeden z moich ukochanych tekstów biblijnych. Dlatego tak kocham Jana Chrzciciela. Niezwykły człowiek. W jakimś momencie historii Izraela ten człowiek był najważniejszy w Izraelu. Był na samym szczycie. Tysiące ludzi przychodziło nad Jordan, żeby się dać ochrzcić. Przychodzili nawet kapłani. Przychodzili wysłannicy najwyższych władz, zapytując go, kim on jest. Wielu ludzi by uznało siebie za kogoś niezwykłego. Wielu ludzi uznałoby, że są wyjątkowi. Ale ten człowiek złożył niesamowite świadectwo. Przyszli do niego jego uczniowie i mówili: mistrzu, ale ten Jezus, którego chrzciłeś, to on też chrzci. Co za ludzkie myślenie. Bolesne, ale prawdziwe. Bo co oni właściwie zrobili? Powiedzieli: no mistrzu, przecież ty masz patent na chrzest. Tylko ty możesz chrzcić, nikt więcej nie może chrzcić. Na jakiej podstawie tak uważali? No bo przy nim byli kimś. Byli pomocnikami mistrza. Ale jeżeli wielu by chrzciło, to kim oni byliby? Nikim. Gdyby Jan myślał w kategoriach ludzkich, powiedziałby: no nieładnie, nieładnie. Nie konsultował tego ze mną. Ale Jan powiedział coś, co jest niesamowitą historią. Wiecie, Jan powiedział tak: jak ktoś jest oblubieńcem, to oblubienica do niego przyjdzie. Wyobraźcie sobie, a nie musicie chyba sobie do końca wyobrażać, bo każdy takie rzeczy w życiu przechodził. Kiedy byliśmy zakochani, dawno, dawno temu ja, w tej mojej obecnej małżonce, to gdy byliśmy w różnych miejscach, było dziesiątki kobiet, setki kobiet, przecież ona nie patrzyła za kim innym, tylko za mną. Ja też nie rozglądałem się za żadną inną, tylko za nią. Czemu? Bo łączyła nas niezwykła więź. Więź miłości. Jan mówi: oblubienica, czyli Kościół, oczekiwał na swojego oblubieńca. Co się dziwicie, że teraz idą do niego? A do kogo mają pójść? A ja jestem przyjacielem oblubieńca i niezmiernie mnie to raduje. On musi być coraz większy, a ja muszę się umniejszać. To jest takie motto, które powinno nam towarzyszyć w życiu. Pamiętajmy, że służba każdego z nas nie ma prowadzić do tego, że ten, któremu głosimy, ma być naszym uczniem. On ma się stać uczniem Jezusa. Jeśli Bóg zechce, to ja będę mu wykładał. To ja będę mu przedstawiał te podstawy wiary. To ja będę jego duchowym ojcem. Ale tylko jeśli Bóg zechce. Ale wszelka służba moja ma doprowadzić do czego? Do czego? Do tego, że ten człowiek ma być blisko Jezusa. Ma być blisko Chrystusa. Bo ten człowiek należy do Chrystusa. To jest straszne przekleństwo, kiedy dzisiaj czasami ciągle to się dzieje, kiedy kościoły mówią: do nas przyjdź.
Kiedy przyjąłeś chrzest, to od razu karta przystąpienia do zboru. Jeśli Bóg zechce, to do tego zboru przyprowadzi ludzi. Nie takich i nie jednego. Ale naszym obowiązkiem jest prowadzić ludzi do Chrystusa, a Chrystus ma dla niego miejsce. Królestwo Boże to nie jest nasza domena. To jest własność Chrystusa, a nie nasza. Takie rzeczy powinny zniknąć ze służby. A wiecie, co powinno wzrastać? To poczucie, że ja jestem przyjacielem Jezusa, bo On mnie tak nazwał. Tak, On mnie tak nazwał. I ja się cieszę, że do Niego idą ludzie. Ja się cieszę, że oni do Niego przychodzą, a nie do mnie. A co ja mogę im dać? Ale wiem, co On może im dać. Człowiek, który narodził się na nowo, tak myśli. Dokładnie tak myśli. Nie myśli inaczej. Dlatego, że on myśli Bożymi myślami. A Ojciec wszystkich prowadzi do Syna. Jezus powiedział, że Ojciec wszystko mu darował. Wszystko mu dał. A więc wszystko należy się Jezusowi. Dokładnie wszystko. Pamiętajcie o tym. To jest jeden z najpiękniejszych fragmentów Biblii. Tak wprost i tak lakonicznie, można powiedzieć, mówi o tym, o czym każdy z nas powinien pamiętać. Kto przychodzi z góry, jest ponad wszystkimi. To jest też jeden z moich ulubionych fragmentów. On jest przepiękny. Kto przychodzi z góry, jest ponad wszystkimi. Chrystus mówi, że On przyszedł z nieba. Czy wiecie, że mamy w ręku księgi? Macie księgę w ręku. Macie jeszcze jakieś książki w domu? Dobrze. Ale to jest jedyna książka. Jedyna. Której treść nie pochodzi z tego świata. Są wspaniali autorzy książek. Czyta się niektóre rzeczy naprawdę z zapartym tchem. Ale ja jestem, że tak powiem, czytelnikiem. Lubię czytać. Kiedyś czytałem po 8-10 godzin dziennie. Ale pewnych książek, jak już czytałem po raz czwarty, piąty, już się nudziłem. Jeżeli ktoś z was miał podobne doświadczenie, to potwierdzi to. Bo ja już wiedziałem, co będzie dalej. Ale kiedy czytam Biblię, kiedy czytam jakiś fragment po raz setny, myślę sobie, ludzie, no czemu ja tego nie widziałem? Czemu ja tego nie zauważyłem? Problem, no tak to nazwijmy, problem z Biblią jest taki, że ponieważ nie pochodzi on z tego świata, to ma pewien wymiar, o którym my nic nie wiemy, a właściwie go nie doświadczamy. My żyjemy w trzech wymiarach. Szerokość, wysokość, głębokość. Czasami mówią, że w czterech, bo jeszcze czas dodają. Ale Biblia nie pochodzi z tego świata. Ona nie jest pisana w trzech wymiarach. Ona nie jest pisana w trzech wymiarach. Dlatego odkrywamy ciągle kolejne warstwy. Dlatego dowiadujemy się ciągle nowych rzeczy i ciągle lepiej rozumiemy pewne rzeczy, które już czytaliśmy wielokrotnie wcześniej. Dlatego kiedy Jezus przyszedł z góry i zaczął nauczać, to ludzie oszaleli. Ludzie powiedzieli tak, ten mówi nie tak, jak nasi uczeni w piśmie, ale tak, jakby miał moc. Czyli mówi tak, jakby był namaszczony. Mówiąc, kolokwializując co trochę, to ten mówi tak, jakby wiedział, o czym mówi. Bo nasi tylko teoretyzują. Właśnie na tym polega prawdziwe kaznodziejstwo. Żeby nie opowiadać o tym, jak powinno być.
tylko opowiadać o tym, jak jest. Bo Biblia nie jest o czymś, co się zdarzy, ale jest o naszym życiu, o codzienności, o tym, jak ty żyjesz, jak ja żyję, jak my żyjemy, jak funkcjonuje Kościół, jak pracujesz, jak nie pracujesz, jak wychowujesz dzieci, jak traktujesz męża, żonę. O tym jest Biblia. I to nie są rady psychologów, ale to jest informacja, która przychodzi z nieba. Ja mieszkam w górach i Bogu dziękuję, że mieszkam w górach. Nie, żebym się wyzłośliwiał, ale chcę coś powiedzieć ważnego. I mam często takie doświadczenie, że patrzę z góry, ze zbocza gdzieś na miasto. I tak patrzę na to miasto i myślę, co to jest w ogóle? Gdzie to jest? I dopiero po dłuższym myśleniu orientuję się, gdzie to jest, co to jest tak naprawdę. A przecież ja to znam, tylko ja to znam z płaskiego chodnika. Ale z góry inaczej wygląda. Zupełnie. I właśnie o tym to jest. Ja przychodzę z góry. Jestem ponad wszystkimi. I ja wam mówię to, o czym wy nigdy byście nie mogli się dowiedzieć. Taki jest Chrystus. On nie przyszedł po to, żeby się wymądrzać. On przyszedł nam powiedzieć prawdę. Ten, kto z ziemi pochodzi, należy do ziemi i mówi rzeczy ziemskie. Kto przychodzi z nieba, jest ponad wszystkimi. No fantastyczne. Świadczy o tym, co widział i słyszał. Lecz nikt nie przyjmuje jego świadectwa. Jezus mówi o tym wszystkim, co widział u Ojca i co słyszał od Ojca. Nikt nie przyjmuje jego świadectwa. No, najlepszym przykładem jest Nikodem, który nie rozumiał. Wielokrotnie Jezus mówi, widzicie, patrzycie, a nie widzicie. Słuchacie, a nie słyszycie. Macie zamknięte oczy i jesteście głusi. Oczywiście fizycznie wszystko funkcjonowało, ale ich duchowy wzrok i duchowy słuch nie funkcjonowały. I tak jest z każdym człowiekiem, który nie nawrócił się i nie narodził się na nowo. Ja taki byłem i każdy z was, kto narodził się na nowo, taki dokładnie był. Jak to się stało, że tak nie jest? Czy wiecie, że to nie ma wyjaśnienia? Możemy powiedzieć, że stało się to, to i to, ale co to coś tłumaczy? Jak to się stało, że nie widzimy, a widzę? Pamiętacie tę historię, kiedy Jezus uzdrowił niewidomego? I Żydzi chcieli wiedzieć, jak to się stało w punkcie pierwszym, drugim, trzecim. Gdzie dotknął, co nacisnął? On mówi, nie wiem, jak to się stało. Nie widziałem, a widzę. Nie wiem, jak to się stało. Byłem pijakiem, a nie piję. Nie wiem, jak to się stało. Nie mam pojęcia, jak to się stało. Powiedzenie, że mnie Bóg dotknął, no wiele mówi. No dotknął i co? Co to znaczy, że mnie dotknął? No nie da się pewnych rzeczy nazwać po imieniu. Każdy, kto czyta dłużej Biblię, wiecie, co rozumie? Że niewiele rozumie. Bo pewnych rzeczy nie da się nazwać po imieniu. Pewne rzeczy umykają nam, wymykają się naszemu rozumowi. Taka prosta rzecz. Jak to się stało, że człowiek był niewierzący, a jest wierzący? Co tu powie teologia? Może oczywiście powiedzieć, jak to mogło się stać. Ale wiecie co? Ja znam takie przypadki, że żadna teologia nie pomoże. Znam przypadki ludzi, którzy przyszli pijani, a minutę później już nie pili. I nigdy więcej nie pili. No i jak to wytłumaczyć? Nie da się tego wytłumaczyć. Znam przypadki, bo brałem w tym udział, że człowiek miał raka w nodze. A 2 godziny później było badanie w szpitalu, bo w szpitalu żeśmy się modlili. I powiedzieli mu, że papiery są pomylone, bo to nie ta noga. Jak się okazało, że to jest ta noga, to nikt nie wiedział, co się stało z rakiem. Pomyłka jakaś zaszła. No jak to wytłumaczyć? Tego się nie da wytłumaczyć. I kiedy Jezus przychodzi na ten świat i mówi o tym, że można żyć świętym życiem i że On nas do świętego życia
powiedzmy, zaprasza, ale tak naprawdę nas uzdalnia do świętego życia, to ludzie myślą, no ale no co, jak? No nie wytłumaczysz tego człowiekowi. On też tego nam nie wytłumaczył. On tylko powiedział, że on to zrobi. I on to robi. I on to robi. A wszystko dlatego, że to, czego uczy, nie pochodzi z tego świata, ale pochodzi z zupełnie innej rzeczywistości. Fizycy mówią, że jest 10 wymiarów, a matematycy stwierdzili, że jest 11. My znamy 3. To oznacza, tak mówiąc kolokwialnie, że w tym samym miejscu, w tym samym czasie funkcjonuje tutaj co najmniej 10 światów. Jeden o drugim nic nie wie. Rozumiecie coś z tego? Ale to jest prawda. I o tym Jezus przyszedł nam powiedzieć. Pamiętacie, jak Jezus wszedł do zmartwychwstały, do wieczernika? Zapukał, otworzyli mu. Nie! Przeszedł przez drzwi zamknięte. No jak to jest możliwe? Ale jeszcze lepsza zagadka. Zjadł kawałek ryby. I wyszedł tak samo, a ryba razem z nim. No i co? Rozumiemy coś z tego? Jest w Biblii mnóstwo rzeczy, których nie rozumiemy. Ale wiecie co? To jest tak fantastyczne, że każdy normalny człowiek, jak zaczyna czytać o Jezusie, to myśli sobie, a to albo był wariat, albo Boży Syn. I kiedy czytamy o Nim, to nie znajdujemy dowodów szaleństwa. Bo gdyby to było, to już dawno by o tym powiedziano. Ale znajdujemy Syna Bożego. Zadziwiony jestem ludźmi, którzy mówią, że oni byli w niebie i rozmawiali z Jezusem. Toż nawet Paweł nie odezwał się na ten temat. Wspomniał jedynie, że był. Ale nie godzi się opowiadać to, co tam usłyszałem, a tu całe książki piszą o tym. A jeszcze lepsi są ci, to jeszcze do piekła zeszli. I też się dowiedzieli, co tam niektórzy jeszcze wcześniej zaliczyli. Czyli nie wiadomo co. Słyszałem pewnego pastora świadectwo, który mówi, że udał się do piekła. Spotkał tam swojego ojca, który mu powiedział, będziesz synu pastorem. Czujecie, jakie ludzie bzdury opowiadają? Przecież to już nawet nie jest choroba psychiczna, to jest kompletna głupota. Kompletna głupota. A chrześcijanie to najmądrzejsi ludzie na świecie. Tak, dlatego że poznali rzeczywistość, o której przeciętny naukowiec pojęcia nie ma. Żadnego pojęcia nie ma. Przykład. Fizycy, którzy potrafią liczyć do tyłu i potrafią ustalić datę wstecz. Liczyli i mówią, coś jest nie tak. Przez kilka lat liczyli. Brakuje jednego dnia w historii. Jeden z nich miał znajomego pastora. No i podzielił się tym kłopotem. A on mówi, no cóż, trzeba było czytać Biblię, to byście wiedzieli. Jak Biblię? Co Biblię? To nie jest naukowa książka. No i pokazał mu historię Jozuego. Kiedy Jozue prosił Boga, żeby słońce się zatrzymało. Wiecie, jaka była mina tych ludzi? Oni próbowali zrozumieć coś, co Biblia dawno objawiła. No ale jak tu wierzyć Biblii? To taki ciemnogród. Pytanie, kto tu jest ciemnogrodem? Kto przyjął jego świadectwo, ten potwierdził, że Bóg mówi prawdę. O tym żeśmy mówili. Ktoś, kto przez wiarę przyjął Ewangelię, nie tylko wie, ale też doświadczył
tego, co Ewangelia mówi. Albowiem ten, którego posłał Bóg, głosi Słowo Boże, gdyż Bóg udziela ducha bez miary. Ojciec miłuje Syna i wszystko oddał w Jego ręce. Kto wierzy w Syna, ma życie wieczne. Kto zaś nie słucha Syna, nie ma żywota, lecz gniew Boży spoczywa na nim. Ktoś, kto wierzy w Syna, ma życie wieczne. Ten, kto nie wierzy w Syna, jest przeklęty i idzie na śmierć. Ja wiem, że długo mówię, ale celowo nie chciałem zrobić przerwy, a mówię 2,5 godziny. I zakończymy pewnym fragmentem Bożego Słowa, który znowu jest moim ukochanym. To jest 4 rozdział Ewangelii Jana. Może być od 19 wersetu. Rzekła mu niewiasta: Panie, widzę, żeś prorok. Ojcowie nasi na tej górze oddawali Bogu cześć. Wy zaś mówicie, że w Jerozolimie jest miejsce, gdzie należy Bogu cześć oddawać. Rzekł jej Jezus: Niewiasto, wierz mi, że nadchodzi godzina, kiedy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie oddawali czci Ojcu. Wy czcicie to, czego nie znacie. My czcimy to, co znamy, bo zbawienie pochodzi od Żydów. Lecz nadchodzi godzina i teraz jest, kiedy prawdziwi czciciele będą oddawać Ojcu cześć w duchu i w prawdzie, bo i Ojciec takich szuka, którzy by mu tak cześć oddawali. Bóg jest duchem, a ci, którzy mu cześć oddają, winni mu ją oddawać w duchu i w prawdzie. Niesamowity fragment Bożego Słowa. I on pokazuje, jak niezwykłymi ludźmi mogą być chrześcijanie. My nie jesteśmy przywiązani ani do budynków, ani do świętych szat, ani nawet do świętych ksiąg, ani do żadnych świętych przedmiotów, ani do świętych ławek, ani do świętych krzeseł. My niczego nie potrzebujemy, żeby Bogu cześć oddawać. Owszem, korzystamy z tego, ale tylko jako środka. Środka, a nie jako celu. My nawet nie potrzebujemy żadnej liturgii. Ponieważ najlepszym liturgistą jest Duch Święty, który przychodzi na zgromadzenie. Nic złego nie ma w liturgii, żeby było jasne, o ile ona oczywiście jest mądra. Ale my jej nie potrzebujemy, żeby Bogu oddawać cześć. Jutro o tym będziemy więcej mówili, więc nie chcę w to wchodzić. Co jest najważniejsze? Najważniejsze jest to, żebyśmy poznali prawdę. Jezus mówi: ja jestem prawda. Ja jestem prawda. Poznacie prawdę i prawda was wyswobodzi, uczyni was wolnymi ludźmi. Dlaczego niektórzy chrześcijanie tak się cieszą? Bo żyli w kłamstwie i wiedzą, że żyją w prawdzie teraz. A kiedy poznali prawdę, to ich po prostu wyzwoliło. To im dało zupełnie inną perspektywę. To im dało życie, pełnię życia, chwałę, radość, pokój. Cały świat się może zawalić, ale ja się będę radował. Cały świat może umierać, ale ja będę żył, bo tak powiedział Chrystus. Bóg, którego poznaję, to Bóg, który jest duchem. I rozumiem, że z tą istotą mogę się tylko duchowo porozumiewać. Czyli w moim duchu. Mój Bóg nie potrzebuje ani moich ukłonów, ani mojego klękania, ani podnoszenia rąk, ani nawet słów nie potrzebuje. On potrzebuje mojego skruszonego ducha, żeby móc do mnie dotrzeć.
żeby móc ze mną rozmawiać. Religia zbankrutowała, jakakolwiek by ona nie była, zbankrutowała. Ale relacja pomiędzy mną a moim Bogiem jest czymś niezwykłym, fascynującym. Dzieją się niezwykłe rzeczy wtedy. Nie dziwmy się, że wtedy ludzie się zmieniają. Oni nawet nie zwracają uwagi na to, że się zmieniają. Ponieważ Bóg, który w nich przebywa, tak naprawdę Duch Święty, który w nas przebywa, wydaje owoce. Czasami ludzie pytają tak dosyć dziwacznie, ty jakie to owoce wydajesz Ducha Świętego? Żadne. Żadnych nie wydaje. No jak to? No żadnych. Przecież jest mowa o owocach Ducha Świętego, a nie moich owocach. Duch Święty we mnie wydaje owoce, a ja mu nie przeszkadzam. Bo jak mu przeszkadzasz, no to jest problem. Ale jeśli mu nie przeszkadzasz, to on może swobodnie wydawać swoje owoce w każdym wierzącym człowieku. I może swobodnie nas używać w różny sposób. Właśnie na tym to polega. Kościół to niezwykłe zgromadzenie. To zgromadzenie ludzi duchowych. Dlatego, kiedy w zgromadzeniu ludzi duchowych znajdzie się człowiek martwy, cielesny, nawet nie cielesny, a naturalny, to ktoś musi tu umrzeć. Miałem kiedyś taką, widziałem na własne oczy taką sytuację. Mieliśmy wyjazd ze zborem i mieliśmy wieczorną modlitwę na tym wyjeździe i to naprawdę był niezwykły czas. Mogę powiedzieć, że to był święty czas. Może innym razem więcej odpowiem, co tam się działo. I w jakimś momencie patrzę, a jeden człowiek ucieka z kaplicy. Dosłownie uciekł, nie że wyszedł, uciekł. I sam później powiedział, że nie był w stanie tam wystać. Że coś go wyrzuciło stamtąd. Czy wiecie, że on potwierdził słowa Biblii? 4 rozdział dzieł apostolskich. Ludzie nie przychodzili, nie podchodzili do wierzących. Dlatego, że widzieli coś, czego nie byli w stanie zobaczyć wcześniej. Nigdy tego nie widzieli. Nadchodzi taki czas, kiedy kościoły będą odwiedzane przez tysiące ludzi. Każdy kościół. Ale tylko ci, którzy usłyszą Boży głos, zostaną. Reszta ucieknie. Bo Boża obecność będzie tak ogromna, że nie wytrzymają tam. Dzisiaj to jest taki czas, kiedy jest naprawdę zero-jedynkowo. Jesteś albo za, albo przeciw. Nie możesz być za i przeciw. Takie czasy przyszły. I wiecie co? Ja się cieszę, że takie czasy przyszły. Nie trzeba nic tłumaczyć. Samo się tłumaczy. Po prostu. Co to za czasy przyszły, kiedy do pastora protestanckiego katolicy wydzwaniają dniami i nocami i pytają się, co to znaczy to, co to znaczy tamto. Co to, księży nie mają? No takie czasy przyszły. Niedawno miałem spotkanie z pewną katoliczką, która już wyszła z kościoła katolickiego. Przyjechała specjalnie, nie podaję w miejscowości, żeby nie zlokalizować. Przyjechała do nas na nabożeństwo, później żeśmy siedzieli i rozmawiali. No uśmialibyście się, o jakie rzeczy pytała, ale dla niej to były nowe rzeczy zupełnie. Jak czytać Biblię? Jak się modlić? Co to jest komunia? Ona chciała wiedzieć, bo powiedziała sama, że Duch Święty ją przekonuje, że to nie jest tak, jak oni tam mówili, ale ona nie wie, jak to jest. I gotowa była słuchać. Właśnie w tym mieście zakładamy kolejną grupę. Na razie jeszcze nie placówkę, grupę taką domową, biblijną. Zgłosili się katolicy. Jeszcze są w kościele. Ale się zastanawiają i chcą razem z nią. I już mamy człowieka spod Krakowa, który będzie to prowadził. No kiedy takie czasy były?
Ja kiedy się nawróciłem, prawie 40 lat temu, możecie wierzyć lub nie, ja mówię wam, jak to było w moim życiu. Bóg mnie przekonywał, że przyjdzie czas przebudzenia w Polsce i że ja mam być przygotowany. Wiecie, co myślałem? A wreszcie, to jutro już. Za rok myślałem, że za rok. Za rok myślałem, że to już na pewno za rok. Za rok myślałem, że już na pewno za rok. Wiecie, ja nie wiem, dlaczego mi się nie znudziło. Ale ja naprawdę wierzyłem w to, bo Bóg mi to powiedział, że tak będzie. I przyszedł taki moment, że już nie mogło się to zdarzyć tak po ludzku, ponieważ nasz zbór został tak poharatany, że praktycznie została nas połowa. Jeszcze tak poobijanych ludzi. Pół roku później przyszedł COVID. I Bóg zrobił coś, czego nikt nie przewidział. Nikt. Dziś jest prawie 100 zborów i placówek HWE. I powiem wam, to jest najdziwniejsze, że co rozmawiam z tymi ludźmi, co są nowi ludzie, słucham, co mówią. Oni bardzo podobnie myślą. Kto to aranżuje? Duch Święty. On gromadzi ludzi podobnie myślących. To jest ciekawe. Wielu z nich to są po prostu byli katolicy. Niektórzy tydzień temu byli chrzczeni dopiero. A już się do służby wzięli. Kilkanaście lat byli niby wierzący. Nikt ich nie chciał ochrzcić. Ciekawe, dziwne, nie? Naprawdę dzieją się niezwykłe rzeczy, kochani. Ale naszym obowiązkiem jest prowadzić ludzi do Chrystusa. Do Chrystusa. Bo Chrystus jest tutaj Panem. Bo Chrystus jest Królem i właścicielem. Dokładnie Biblia tak mówi. Właścicielem Kościoła. Właścicielem. Jak ja się cieszę, że ja takich czasów dożyłem. Ale wiecie, ile czekałem? 34 lata. 34 lata czekałem. Większość z was jest jeszcze młoda. Możecie poczekać 30 lat. Co się stanie? A jak będziecie posłuszni Bogu, to będzie pewnie krócej, bo ja to byłem uparty bardzo. Bóg musiał naprawdę się na mnie, nade mną mocno pochylić i napracować się. Oczywiście wiecie, że kolokwializuję. Niech nas Bóg błogosławi. Ja bym mógł jeszcze z 5 godzin mówić, więc mnie to nie nudzi w żadnym wypadku. Ale no już prawie 3 godziny siedzicie, także idźcie już sobie do domu. Żebyście rano przyszli, żebyście byli wyspani. Pamiętajcie, że zmiana czasu jest dzisiaj w nocy. No to jest iluzoryczne dosyć. Ale no fakt. Nie wiem, co jest w planie, więc tutaj już pastorowi oddaję głos. Miło mi, żeście mnie tak długo posłuchali.